Radio Plus. Sedno sprawy. A gościem sedna sprawy jest dzisiaj Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Witam pana redaktora, witam państwa. Panie ministrze, czy dzisiejsze dane, dzisiejsza liczba nowych zakażeń podtrzymuje ten negatywny w ostatnich dniach trend? Tak, podtrzymuje. Jest to na pewno zwyżka w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Wczoraj było 9 tysięcy, a dzisiaj jak sytuacja wygląda? Będzie poniżej 9. Czyli nie ma... Ale jednak jest to zdecydowanie trend wzrostowy, bo my porównujemy, prawda, poprzednie tygodnie, więc widzimy jednak ten wzrost prawie o 20%, czyli jest to dość duże odwrócenie poprzedniego trendu. No także widzimy niestety, że w tych nowych przypadkach, które są ujawniane, prawie 10% to jest już mutacja brytyjska, czyli widzimy, że ten wirus zmutowany rozpycha się w środowisku, czyli wypiera tego klasycznego koronawirusa. Panie ministrze, a jeżeli chodzi o przygotowanie rządu Ministerstwa Zdrowia do trzeciej fali, bo w ostatnich tygodniach było zmniejszenie chociażby liczby łóżek covidowych, no tym samym odmrożenie pozostałej całej służby zdrowia, większa liczba miejsc dla pacjentów chorych na inne schorzenia. Czy teraz będzie zmiana jednak w drugim kierunku i zwiększenie tej puli miejsc dla chorych na COVID-19? Jak się ministerstwo do tej trzeciej fali przygotowuje? Znaczy, my jesteśmy gotowi. Mamy w tej chwili przeznaczonych 26 tysięcy łóżek covidowych dla pacjentów zakażonych koronawirusem. W tej chwili mamy zajętych 12 tysięcy, czyli mamy dość duży bufor, ponad 50%. No także mamy w odwodzie szpitale zapasowe, szpitale tymczasowe. Tam jest ponad 6,5 tysiąca łóżek, w tej chwili jest zajętych 1400. Więc mamy ten bufor bezpieczeństwa na pewno gotowy. Dzisiaj także na spotkaniu z wojewodami, bo takie zadaliśmy im zadanie, aby zrobili przegląd tych szpitali jeszcze raz, żebyśmy wiedzieli, jak szybko mogą być uruchomione w pełni swojej funkcjonalności. Jesteśmy gotowi. Mam nadzieję, że te szpitale nie będą wykorzystane w pełni, że może w ogóle nie będą potrzebne, ale no musimy mieć taki bufor bezpieczeństwa na wypadek tej trzeciej fali. Czyli wojewodowie mają powiedzieć Ministerstwu Zdrowia, o ile mogą zwiększyć, tak, możliwości tych szpitali tymczasowych i w jakim czasie? Te szpitale tymczasowe, one są gotowe. Mamy 17 szpitali aktywnych, reszta są to szpitale pasywne, czyli bez personelu. One są wyposażone w sprzęt, one są wyposażone w aparaturę, mają instalację tlenową. Więc chciałbym tylko wiedzieć, jak szybko możemy taki szpital uruchomić, kiedy ta kadra może się tam pojawić, to jest dzień czy to jest dwa, bo na pewno ten czas potrzebny do uruchomienia w pełni takiego szpitala będzie tutaj potrzebny. Więc dzisiaj taką informację będziemy wiedzieli, ale wiem, że wojewodowie cały czas monitorują tę sytuację, także w szpitalach covidowych, które przekształciły już te łóżka na łóżka dla innych pacjentów. Zawsze jest taka możliwość, abyśmy jednak wrócili do tej puli łóżek z listopada, kiedy to, przypomnę, było ponad 37 tysięcy łóżek covidowych w Polsce. Panie ministrze, profesor Andrzej Horban powiedział dzisiaj w TVN24, że obowiązkowe będą maseczki chirurgiczne. Faktycznie wejdzie taki obowiązek? Od kiedy? Ponieważ rzeczywiście jest wiele w tej chwili doniesień, ale także wiele krajów, także w Europie, wprowadza tą maseczkę przynajmniej chirurgiczną, czyli bardziej zabezpieczającą twarz nas od maseczek, prawda, materiałowych, czy też od szalika, czy innej części garderoby, którą używamy do zakrywania. Ale w Polsce będzie taka zmiana? Pewnie, że na pewno nad tym pracujemy, nad tym dyskutujemy. Z tego, co wiem, będą takie jeszcze dyskusje prowadzone także dzisiaj. Czyli nie ma decyzji w tej sprawie, panie ministrze? Nie, w tej chwili takiej decyzji nie ma. A jeżeli miałby wejść obowiązek noszenia maseczek chirurgicznych, to dotyczyłby on bawełniane maseczki w ogóle byłyby niedozwolone, czy nie wiem, w pomieszczeniach zamkniętych, w środkach komunikacji, czy jakoś to byłoby niuansowane, panie ministrze, czy po prostu zmiana jeden do jednego, tylko chirurgiczne maseczki, żadne inne są niedozwolone? No myślę, że te miejsca, które jesteśmy stłoczeni, czyli właśnie środki komunikacji publicznej, pociągi, autobusy, także myślę samoloty, czy też pomieszczenia zamknięte, czyli budynki, w których przebywamy, no wtedy ta intensywność zakażenia jest większa, być może także sklepy. No mówię, ale to jest wszystko rozważane,
Rada Medyczna, jeżeli takie rekomendacje wyda, my na pewno będziemy to rozważać i ewentualne rozporządzenie będziemy wydawać. To już tak kończąc ten wątek, jeżeli obowiązek noszenia maseczek chirurgicznych, to nie wszędzie, ale w tych miejscach, o których mówił pan minister, tak? Panie redaktorze, my to rozważamy, więc my zawsze polegamy na ekspertach. Jeżeli taka będzie rekomendacja, to takie rozporządzenie się ukaże. Panie ministrze, poszerzenie edukacji stacjonarnej od 1 marca nie wydaje się chyba dzisiaj możliwe. Nie będzie tu żadnych zmian. No ta sytuacja, która w tej chwili jest epidemiczna w Polsce, no nie przewiduje, żebyśmy to poszerzali, ponieważ widzimy, że jednak z dnia na dzień coraz więcej mamy zakażeń koronawirusa, więc myślę, że musimy tę sytuację przeczekać, opanować i wtedy ewentualnie myśleć o powrocie innych grup uczniów do szkół. Czyli nie od 1 marca, to możemy powiedzieć na pewno. Na tą chwilę wydaje się tak, ale oczywiście takie rekomendacje będą na początku przyszłego tygodnia. Panie ministrze, a jaki poziom obostrzeń jest możliwy w kolejnym miesiącu? Cofnięcie ostatniego kroku z hotelami, kinami, stokami, czy coś więcej, czy utrzymanie status quo? Dlatego, że tak jak mówię, no musimy, codziennie obserwujemy tę sytuację, codziennie widzimy, jak ona się kształtuje. Myślę, że następne kilka dni pokażą, czy to będzie zdecydowanie wzrost, czy tylko będzie wzrost, ale tak zwany krokowy, czyli nie będzie aż tak duży, nie będzie podwajanie codziennie przypadków nowych zakażeń koronawirusem. Troszeczkę jeszcze parę dni musimy mieć czasu na to, żeby tą sytuację do końca prześledzić. Panie ministrze, czy zapadła już decyzja, co ze szczepieniami ozdrowieńców? Czy będą szczepieni później? Bo mówi się chociażby, że o pół roku mogą być przesunięte ich szczepienia. Czy to wchodzi w grę? No to jest sytuacja dość skomplikowana, a jednocześnie z punktu medycznego dość jasna, bo nie zawsze osoba, która przechorowała, jest tym tak zwanym ozdrowieńcem, posiada odpowiednie miano przeciwciał, które zabezpiecza tą osobę przed zakażeniem, więc myślę, że na tą dzisiejszą chwilę takich planów nie ma, bo żebyśmy byli pewni, żeby... Każdego trzeba by było zbadać poziom przeciwciał, tak? Tak, dokładnie. Wtedy to troszkę komplikuje przebieg, prawda, i szczepień, i cały proces logistyczny. No na tą chwilę mamy tych szczepionek tyle, ile mamy, więc tutaj musimy... Czyli zmiany tu nie będzie, tak? Ta zmiana w grę nie wchodzi. W tej chwili na pewno nie. Panie ministrze, wczoraj minister Michał Dworczyk mówił w Sejmie, że na drugi kwartał tego roku nie ma żadnych twardych zobowiązań koncernów farmaceutycznych. Nie wiadomo, ile osób zaszczepimy, więc na jakiej podstawie, panie ministrze, szef resortu zdrowia Adam Niedzielski mówi, że no, do końca wakacji większość tych, którzy chcą się zaszczepić, zostanie zaszczepiona. Czy mamy w ogóle jakiś punkt zaczepienia, jeżeli chodzi o kolejne miesiące po marcu? Czy panie ministrze, to jest jedna wielka niewiadoma? No rzeczywiście drugi kwartał jest tym kwartałem, kiedy mamy tylko takie luźne deklaracje, nie ma twardego harmonogramu. No a trzeci kwartał też, jak rozumiem. Tak, nie ma twardego harmonogramu dostaw szczepionek. No ja mam taką nadzieję jednak, że tych szczepionek będzie zdecydowanie więcej, ponieważ liczę na to, że inne firmy także uzyskają pozwolenie na używanie tych szczepionek w Unii Europejskiej, czyli będą także kolejni partnerzy, którzy produkują szczepionki, czyli nie tylko te trzy firmy, które w tej chwili są... Ja rozumiem, ale panie ministrze, ale równie dobrze to do końca roku możemy powiedzieć, że uda się może zaszczepić połowę tych, którzy chcą być zaszczepieni, prawda? To jest kwestia wiary i nadziei. Pamiętajmy, no, to taka niestety jest umowa Unii Europejskiej z firmami farmaceutycznymi, gdzie ten zapis jest tak bardzo ogólny, że firmy farmaceutyczne właściwie powinny dochować dużej staranności w harmonogramie, a okazuje się, że tej staranności naprawdę nie ma, więc oczekujemy, że tak jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, Unia Europejska użyje wszystkich swoich wpływów na firmy farmaceutyczne, aby jednak dotrzymały tego zobowiązania, bo tak jak mówiła pani przewodnicząca, Unia liczyła, że do końca lata zaszczepi, prawda, ponad 70% wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Panie ministrze, to jeszcze jeden wątek, tak krótko na koniec. Liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych to ponad 2000 w Polsce. Czy są jakieś wyraźne różnice w zależności od szczepionki? Nie, tutaj nie ma żadnych różnic. Oczywiście te wszystkie odczyny poszczepienne to są przeważającej wielkości, ilości, to ponad 10%, to są naprawdę bardzo łagodne. Ponad 90% pan powiedział, tak? Ponad 90. To są ból w miejscu wkłucia, to jest zaczerwienienie, to jest jakiś dyskomfort, objawy pseudogrypowe. Więc tutaj no, to są typowe objawy. Tak jak A ile osób zmarło do tej pory, panie ministrze?
Z tego, co mam dane na wczoraj z sanepidu, to jest 16 osób. To są osoby w wieku powyżej 80 roku życia z wielochorobowością, więc to są osoby naprawdę, które także mogły oczywiście umrzeć bez podania tej szczepionki, a to jakby jest zbieżność czasowa. A mówił to Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Bardzo dziękuję panie ministrze za rozmowę i dobrego dnia. Życzę dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Na kolejne Sądne Sprawy zapraszam w poniedziałek. Miłego weekendu. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz jak zawsze o tej porze Kamila Biedrzycka, która czeka już na państwa, żeby poprowadzić super raport. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Mamy 8.57, to jest program Super Raport. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam. Tym bardziej ciepło, bo dziś wreszcie upragniony piątek, więc ostatni dzień pracującego tygodnia, ostatni Super Raport w tym tygodniu, ale bez obaw, w poniedziałek oczywiście wrócimy, a dziś zapraszam Państwa na dwa bardzo ciekawe, mam nadzieję, spotkania. Dawno nie widziana u nas wicemarszałek Sejmu i była kandydatka na prezydenta Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska będzie Państwa gościem, będzie gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Będziemy rozmawiać oczywiście o tym, co wczoraj zaproponowała Platforma Obywatelska. Można powiedzieć, że bardzo długo największa partia opozycyjna kazała czekać na to, jakie podejmie stanowisko w sprawie praw kobiet, no bo tak to po prostu trzeba nazwać. Przez wiele, wiele lat i miesięcy Platforma Obywatelska próbowała stać w rozkroku, nie mogąc tak naprawdę zdecydować się na to, co ma zamiar zrobić z prawem aborcyjnym, jaka jest opinia Platformy w sprawie prawa aborcyjnego. No i wreszcie wczoraj po posiedzeniu zarządu partii okazało się, że udało się wypracować wspólne stanowisko. Aborcja powinna być dostępna do 12 tygodnia ciąży w szczególnie trudnych warunkach osobistych kobiety po konsultacjach z lekarzem i psychologiem. Fala krytyki oczywiście na Platformę spadła. Mówią niektórzy, że to jest aborcja na żądanie. Część tych konserwatywnych polityków Platformy Obywatelskiej już powoli zapowiada odejście z partii, także wydaje się, że kłopoty Platformy dopiero się zaczynają. Niemniej wielu wymagało od Platformy zajęcia konkretnego stanowiska w tej sprawie i ono jest, ale nie tylko na aborcji się skupimy, drodzy Państwo, dlatego że mamy bezpłatny dostęp do antykoncepcji, w tym awaryjnej, zabiegi in vitro, badania natalne, edukacja seksualna. To jest naprawdę bardzo szczegółowy plan dla kobiet i w związku z tym będziemy go dzisiaj z panią marszałek Kidawą-Błońską analizować. Później dla państwa Jacek Ozdoba, wiceminister środowiska i klimatu z Solidarnej Polski. O coraz większym i narastającym konflikcie w Koalicji Zjednoczonej Prawicy będziemy rozmawiać. Przypomnę panu ministrowi słowa Marcina Horały, który ostatnio nie szczędził krytyki pod adresem właśnie partii Zbigniewa Ziobry i poszczególnych jej polityków. Powiedział krótko: Ziobro bez PiSu nie istnieje. Co na to, Jacek Ozdoba, sprawdzimy. Ale teraz już pora na nasze newsy, informacje Marta Kiermasz i raport z anteny. To będą osoby poniżej 60 roku życia i przewlekle chore. 15 marca ruszą szczepienia kolejnej grupy. Pfizer i BioNTech będą testować kobiety w ciąży. Sprawdzą, jak reagują na szczepionkę przeciw koronawirusowi. To pierwsze takie badania. Ale szykuje się przełom nie tylko w medycynie. Po weekendzie mamy zobaczyć film z Marsa. Tak wyraźnego nagrania jeszcze nie było. Piętnastego marca ruszą szczepienia kolejnej grupy. To osoby przewlekle chore, poniżej 60 roku życia. Dzisiaj dowiemy się, jak będzie wyglądać szczegółowy, zaktualizowany harmonogram szczepień. Ma być dopasowany do tego, ile mamy, ale też ile dostaniemy kolejnych dawek. Ze szczegółami Michał Skolimowski. W kolejnej grupie, która przyjmie szczepionkę, znalazły się osoby poniżej 60 lat, które są dializowane. To też pacjenci chorujący na nowotwór, a także ci mechanicznie wentylowani czy po przeszczepach. To w sumie około 70 tysięcy osób. Czyli w skali kraju to jest niewielka grupa. Utrudnieniem jest fakt, że te osoby są właśnie nierównomiernie rozsiane po całej Polsce. Mówi pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Wstępny plan zakłada, że szczepienia osób przewlekle chorych poniżej 60 roku życia potrwają 5 dni, ale... Jeżeli by okazało się, że w ciągu 5 dni nie da się ich zaszczepić, to oczywiście ten termin będzie wydłużony. Potem szczepionkę mają zacząć przyjmować służby mundurowe.
Za to rejestracja nauczycieli na szczepienia potrwa dłużej. Miała się skończyć wczoraj, ale została wydłużona o dobę, mówi nam rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie zgłoszeniami na szczepienia, przedłużamy termin rejestracji w systemie informacji oświatowej i systemie POLON do piątku do końca dnia. Dodatkowo nastąpiła zmiana dotycząca nauczycieli, którzy są nieobecni w pracy, na przykład z powodu choroby, urlopu. Oni również mogą się rejestrować na szczepienia. Dyrektorzy szkół i placówek mogą w systemie informacji oświatowej dopisać wszystkich chętnych właśnie z tej grupy. Do szczepienia zarejestrowało się 530 tysięcy nauczycieli, prawie 65 tysięcy już się zaszczepiło. Tymczasem Pfizer i BioNTech zaczną testować szczepionkę u kobiet w ciąży. Chcą sprawdzić, czy jest bezpieczna dla przyszłych mam. Testy obejmą grupę 4000 osób. Do tej pory nie badano ciężarnych, bo brakowało informacji o potencjalnym ryzyku niepożądanych skutków ubocznych. Szczepionka będzie testowana w USA, Europie, Ameryce Południowej i Afryce. Obejmie kobiety w trzecim trymestrze ciąży, by ograniczyć ryzyko dla dziecka. Restrykcje wizowe dla 43 Białorusinów nałożyły je Stany Zjednoczone. Chodzi o wysokich rangą funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Waszyngton oskarżył ich o podważanie demokracji, m.in. przez zatrzymywanie uczestników pokojowych protestów. Wiadomość. O tym się mówi. Takiego filmu jeszcze świat nie widział, bo to ma być pierwszy tak wyraźny film z innej planety. Po weekendzie NASA ma zaprezentować nagranie z lądowania łazika marsjańskiego. Czegoś takiego jeszcze nikt nigdy nie zrobił. To trzeba będzie zobaczyć, mówi Matt Wallace z NASA. Po raz pierwszy zobaczymy film w wysokiej rozdzielczości nagrany na innej planecie. W łaziku zamontowaliśmy wiele wzmocnionych kamer i mikrofonów, więc myślę, że uda nam się zarejestrować spektakularne wideo i postaramy się je zaprezentować już w poniedziałek. To będzie niezwykłe. Sam nie mogę się doczekać. Na razie łazik zesłał pierwsze zdjęcia czerwonej planety. Zadaniem amerykańskiej maszyny będzie pobranie próbek skał w miejscu, w którym prawdopodobnie płynęła kiedyś marsjańska rzeka. Być może będą one zawierały ślady życia. To był raport z Ateny. Marta Kiermasz wraca do Państwa o godzinie 10, a my zaczynamy już super raport. Witam raz jeszcze wszystkich naszych widzów i na YouTubie, i na stronie głównej SE.pl, i na Facebooku. Rzecz jasna, dawać mi tu Janka i Kamilę, pisała pani Basia, nasza stała widzka. Zaraz te słowa zostaną wcielone w życie, zaraz Jan Złotorowicz oczywiście się u Państwa pojawi. A ciekawe dzisiaj materiały w Super Ekspresie, bardzo ciekawe. Mamy zdjęcia z Wisły, ze stoków, na których warunki niestety nie najlepsze, ale nie będę uprzedzać wypadków. Janek to wszystko Państwu opowie. Ja jeszcze przypomnę tym, którzy dołączyli do nas dopiero teraz. Za chwilę gościem Ekspresu Biedrzyckiej będzie Małgorzata Kidawa-Błońska i o prawach kobiet rozmawiać będziemy, o tym pakiecie dla kobiet autorstwa Platformy Obywatelskiej. A później Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski, jeden z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry, o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy rozmawiać będziemy. Ale teraz już nie przedłużając, Jan Złotorowicz, wicenaczelny Super Ekspresu. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, Kamilo, dzień dobry Państwu. Kiedyś był taki piękny film w internecie reporterki, która niestety, jak to często w relacjach na żywo bywa, pogubiła się troszkę, mówiła, że tory były złe, a tym razem pan prezydent mówi, że warunki są złe na polskich stokach. Czy już jakieś kosze z przeprosinami i darami do pana prezydenta poleciały, no właśnie tych, którzy są odpowiedzialni za te nie najlepsze warunki? Coś wiesz na ten temat, czy nie? No niestety, no za nie najlepsze warunki to głównie odpowiada matka natura, no a tu to nawet prezes Prawa i Sprawiedliwości nie ma władzy. O, nie więc, wiadomo, nie wiadomo. Ale nawet pomimo tych nie najlepszych warunków pogodowych, to jak Państwo tutaj widzą na zdjęciach, to są z wczoraj zdjęcia z podjazdu na wyciąg w Wiśle. Pan prezydent pomimo kiepskich warunków, no nie mógł sobie podarować, musiał pojechać na narty. No wiemy wszyscy bardzo dobrze, prezydent jest zapalonym narciarzem i normalnie bym tylko bił brawo i chwalił prezydenta. Każdy ma prawo do odpoczynku. W normalnych okolicznościach powiedziałbym, że każdy ma prawo do odpoczynku, a dobrze, że prezydent promuje zdrowy tryb życia, ale w tych okolicznościach no, zmuszony będę przyłączyć się do głosu krytyków, bo zresztą tak jak rozmawialiśmy wczoraj z lekarzami, z epidemiologami, wszyscy mówili, oczywiście, no, nikt nie zakazuje nam jeżdżenia na nartach, wręcz przeciwnie, rząd otworzył stoki, no, ale też od początku wiadomym było, że intencja rządu będzie taka, że będziemy z nich korzystać ostrożnie, bez jakiegoś dzikiego entuzjazmu, tego, który niestety no, widzieliśmy w gigantycznych kolejkach i w tłumach, chociażby w Szczyrku. I no, wszyscy liczyliśmy też po cichu, że prezydent da jednak przykład innego zachowania, da jednak przykład powściągliwości, wstrzemięźliwości w tej sytuacji, no ale prezydent
nie wytrzymał i pojechał na marsz. Są sprawy ważne i ważniejsze, Janek, naprawdę. Więc musimy to przyjąć i przynajmniej teraz już wiemy, dlaczego na te 2 tygodnie stoki zostały otwarte. To już sprawa się wyjaśniła, bo wszystko wskazuje na to, że za tydzień zostaną ponownie zamknięte. Tak przynajmniej twierdzi Janek. Wiele wskazuje na to, że za chwilę zostaną zamknięte. Oczywiście no, sam prezydent jako taki, jeszcze raz podkreślmy, sam prezydent jako taki nie stwarza wielkiego zagrożenia. On jednak nie stoi w wielkiej kolejce, on jednak nie styka się z innymi ludźmi. On ma tam dużo przestrzeni, może zachować bez problemu dystans społeczny. Są też całe służby, które dbają o to, żeby był dystans zachowany wobec niego. Więc to nie chodzi o to, natomiast chodzi o to, że on powinien dać trochę przykład innego zachowania. Powinien powiedzieć, wyjść i powiedzieć, ja uwielbiam na nartach, ale bardzo żałuję, w tym roku nie pojeżdżę, bo uważam, że i tak ja, jak i wszyscy inni Polacy powinniśmy zachować wstrzemięźliwość, ostrożność i poczekać, aż wreszcie zostaniemy zaszczepieni. Przyklasnąć rządowi, że tak świetnie szczepi, niewielu ludzi to robi. Więc tak należało się Janku, w naszej ocenie. Michał nas pospiesza. Mówi, że następny temat, szybciej, pogania. Szybciej. Więc skoro nas dobrze pogania, to się Michała musimy słuchać. John Godson, ja nie wiem, czy państwo pamiętają takiego posła, który w polskim parlamencie przez jakiś czas brylował. Tym razem okazuje się, że już nie chce być w polskiej polityce, ale chce zostać kim? Bo to jest historia nie z tej ziemi zupełnie. Prezydentem Nigerii. Poseł, były radny Łodzi, jeden z założycieli Porozumienia, które teraz tak bardzo miesza na polskiej scenie politycznej. Został z niego wyrzucony w czasach, kiedy jeszcze nikt się nie interesował tym, kto jest wyrzucany albo przyjmowany do Porozumienia. On wyjechał z kraju, wrócił do swojej rodzinnej Nigerii i właśnie ogłosił, że zamierza w wyborach w 2023 roku startować na prezydenta tego kraju. Czy ma szansę? No trudno powiedzieć. Wiemy, że na przykład czasopismo New African określiło go jako jedną z 100 najbardziej wpływowych ludzi na całym kontynencie. Więc z pewnością nie jest to człowiek kompletnie w Nigerii nieznany, czy w afrykańskiej polityce nieistniejący. No będziemy się przyglądać, no bo on ma polskie obywatelstwo, był też polskim politykiem i my będziemy mu kibicować, bo jeśli mu się uda, no to wyjdzie na to, że Polak zostanie prezydentem Nigerii. Polak prezydentem Nigerii, tego jeszcze nie grali, to prawda. No i teraz historia, nie ma show biznesu, mimo że piątek dzisiaj, ale rozumiem, że bardzo ważna historia społeczna, o której trzeba wspomnieć i trzeba dzisiaj przeczytać. Bardzo proszę. Tak. Ja zdecydowałem się zrobić dzisiaj wyjątek od takiej reguły, żeby państwu podrzucać coś lżejszego przed weekendem. Zostawię was na końcu tego tygodnia z trudnym tematem. Historia pani Iwony Kaleśników, 50-letniej. Sąd odebrał jej dzieci, jak to określano, ona jest niewydolna wychowawczo. Dzieci się jej nie słuchają, źle się uczą, dzieci zostały zabrane, trafiły do domu dziecka, do tymczasowego domu zastępczego, uciekły. Długo były poszukiwane, no bo uciekły w tych warunkach najgorszego mrozu. Służby bały się o to, co się z nimi dzieje. Chłopcy uciekli z powrotem do mamy. Wrócili do mamy, od której zostali znowu zabrani. Pani mówi, że bardzo bym chciała, żeby wrócili do mnie, ale boję się, że po tym, co zrobili, zostali umieszczeni w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Za chwilę sprawą znowu będzie się zajmował sąd. A dlaczego my się nią zajmujemy? Ja to powiem wprost. Niestety dosyć, na szczęście nie bardzo często, ale niestety zdarza nam się pisać o tego typu historiach, w których ewidentnie ludzie są karani za to, że są biedni. Pani mieszka w bardzo skromnym, żeby nie powiedzieć biednym, jednopokojowym pomieszczeniu, stara się jak może zapewnić dzieciom czas. Czy to jest jej wina, że kobieta, która samotnie wychowuje dzieci i ledwo wiąże koniec z końcem, ma problemy z tym, żeby zagonić je do nauki i do szkoły? Nie do końca. Uważam, że państwo mogłoby jej pomóc w zupełnie inny sposób niż po prostu odbierając dzieci. Ale w naszym państwie, Janek, życie się chroni od momentu poczęcia do urodzin. Po urodzinach to już niech taka pani sobie radzi sama. Tak to wygląda. Znaczy ja niestety, czy niestety myśmy tego typu rzeczy pisali za każdej kolejnej władzy, więc to nie jest tylko kwestia tej no władzy. Tak, ale ja nie twierdzę, że to tylko za tej, zawsze tak było. Czy zawsze niestety było tak, że trafiały się sytuacje, w której ludzie byli karani za to, że są biedni przez aparat państwowy. Państwo zamiast pomóc tego typu ludziom, pomyśleć nad jakąś formą wsparcia, no często urzędnikom tak jest po prostu prościej. Zawsze się tłumaczą, że my wykonujemy przepisy. Tak, to nikt tu nie powiedział, że dzieje się coś nielegalnego, ale może należało się zastanowić nad tym, jak może, czy da się jakoś tej kobiecie pomóc inaczej. Janku, dziękuję bardzo. Stawiamy kropkę, bo Michał mi urwie głowę i będziesz musiał poprowadzić program Ty w poniedziałek, jeżeli tak się stanie. Jan Złotorowicz, wicenaczelny Super Ekspresu. Spokojnego, dobrego dnia, dobrego weekendu i widzimy się w poniedziałek. Dzięki. Państwu również wszystkiego dobrego do poniedziałku.
Już za chwilę rozmowa z Małgorzatą Kidawą-Błońską w Ekspresie Biedrzyckiej. Rozmawiać oczywiście będziemy o tym planie dla kobiet, planie, które ma zagwarantować kobietom to, że ich prawa, prawa człowieka, jakby nie było, będą w Polsce zagwarantowane. Pytanie, co wydarzy się w związku z publikacją i ogłoszeniem tych planów właśnie w samej Platformie Obywatelskiej, bo wydaje się, no, że Platforma będzie miała potężne kłopoty, bo część konserwatywnych parlamentarzystów powiedziała, że ani myśli o tym, żeby w takiej partii zostać. Co dalej, o tym za chwilę z Małgorzatą Kidawą-Błońską, ale najpierw oddajmy jeszcze głos Agnieszce Pomaskiej, która wczoraj mówiła właśnie o szczegółach tego programu. W pierwszej kolejności ekipa rządząca zabrała dostęp do bezpłatnego in vitro. Zabrała dostęp do antykoncepcji awaryjnej bez recepty, utrudniła dostęp do badań prenatalnych, utrudniła dostęp do adopcji dzieci. Prawo i Sprawiedliwość na ustach bardzo często ma różne hasła związane z działalnością i aktywnością prorodzinną, a te wszystkie dotychczasowe działania wskazują, że było dokładnie odwrotnie. Dzisiaj w Polsce jest wiele rozwiązań dotyczących tego, co się stało w Trybunale, w pseudo-Trybunale Konstytucyjnym. Są rozwiązania skrajne, prawicowe, lewicowe. My dzisiaj proponujemy takie podstawowe zapewnienie praw kobietom. Nazwaliśmy to Pakt Praw Kobiet, który da poczucie bezpieczeństwa kobietom na każdym etapie ich życia. I dawno u nas niewidziana Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, pani marszałek. Dzień dobry pani, dzień dobry pani. Wiele pytań pojawiło się, pani marszałek, po tym wczorajszym państwa wystąpieniu, po takim zakreśleniu tego planu dla kobiet, bo ja to tak nazywam, planu, który gwarantuje Polkom prawa człowieka według państwa. To teraz pytanie numer jeden, które pojawia się od wczoraj najczęściej i zarzut, który wobec państwa pojawia się najczęściej. Czy Platforma Obywatelska chce aborcji na życzenie, nazywanej również aborcją na żądanie, bo kwestia dostępności aborcji do 12 tygodnia wyraźnie u państwa się pokazała w tym programie właśnie. Więc proste pytanie, czy to jest aborcja na życzenie, czy nie? W ogóle czegoś takiego nie ma, bo każda decyzja to jest indywidualna decyzja kobiety podjęta, że ja rozumiem w emocjach czasami, ale wynikająca z jej sytuacji życiowej. My o tej sprawie mówimy pakietowo. My chcemy, żeby w Polsce rodziło się dużo dzieci. Będzie się to działo, kiedy kobiety będą się czuły bezpiecznie i chcemy, żeby było jak najmniej aborcji. Żadne drakońskie prawo nie ograniczy tego, tylko będzie wzmacniało podziemie. A ten cały pakiet, który my przygotowujemy, daje kobiecie prawo do wyboru, bo będzie wiedziała, że może skorzystać, będzie mogła skorzystać z antykoncepcji, będzie mogła skorzystać z rozmowy z lekarzem, z psychologiem. Chodzi nam o to, żeby kobieta podejmowała świadomie decyzję. A tak naprawdę cały czas rozmawiamy o problemach aborcji, a nie mówimy o tym, co jest najważniejsze. Tyle lat, a my nie mamy dobrego systemu edukacji seksualnej dla kobiet i dla mężczyzn. Nie mamy dostępu do bezpłatnej antykoncepcji, co jest standardem europejskim. Nie mamy tabletki dzień po bez recepty. Są utrudnione badania, dostęp do badań prenatalnych. One są właściwie tylko dla kobiet, które przekroczą 35 rok życia, a my już wiemy, że młode kobiety mają problemy z zajściem w ciążę. I to są najważniejsze problemy. Kiedy kobieta będzie miała prawo wyboru, na pewno wybierze dobrze. I nie podoba mi się to bardzo, że dużo mówimy o sumieniu. Sumienie polityka jest dokładnie tak samo ważne, jak sumienie kobiety, która podejmuje decyzję. My jesteśmy w środku, my nie chcemy skrajności, ale dla nas to prawo wyboru, racjonalnego wyboru, kiedy kobieta świadomie ten wybór podejmie, nie w samotności, nie bez wsparcia, ma znaczenie. I wtedy wierzę, że aborcji nie będzie tak dużo i wtedy będziemy mogli mówić, że zmieniliśmy prawo w Polsce na dobrze. Drakońskie prawo nie rozwiązuje żadnych problemów. Pani marszałek, dlaczego Platformie Obywatelskiej tak długo
zajęło wypracowanie tego konkretnego stanowiska? Bo szczerze mówiąc, bardzo przepraszam za taką potoczność tego sformułowania, ale ja mam wrażenie, że to stało się dlatego, że my dziennikarze w końcu państwa kolanem przycisnęliśmy przez ostatnie tygodnie bardzo konsekwentnie pytając o to, kiedy wreszcie będzie jakaś jasna i klarowna odpowiedź, bo do tej pory było tak, że Platforma stała w rozkroku. Cały czas mówiła, że przecież są dwa skrzydła, jedno konserwatywne, drugie liberalne, że to jest kwestia sumienia, podejmowania decyzji właśnie zgodnie z własnym sumieniem i przekonaniami. I nigdy nie byliśmy w stanie od państwa uzyskać tej jasnej i klarownej, potrzebnej dzisiaj odpowiedzi. Co się nagle stało, że Platforma postanowiła zaryzykować, bo o konsekwencjach tego ryzyka, moim zdaniem, bardzo poważnych, za chwilę jeszcze będziemy rozmawiać. To prawda, że do tej pory obowiązywał w naszym kraju kompromis i ten kompromis był akceptowany przez większość środowiska Platformy Obywatelskiej. Ale to nie my wyrzuciliśmy ten kompromis, to nie my go złamaliśmy, to nie my spowodowaliśmy, że kobiety znalazły się naprawdę w dramatycznej sytuacji. To są poważne decyzje i tutaj pośpiech niczego nie zmieni, bo my mamy świadomość, że w tym Sejmie żadna ustawa, która wprowadzi zmiany, nie zostanie przeprowadzona. Mhm. Jedyna, i tego boi się najbardziej, że PiS może wycofać jeszcze jedną przesłankę dopuszczającą legalnej aborcji, czyli przesłankę z gwałtu. Tego się boję, bo ciągle słyszę, że takie dyskusje na korytarzach sejmowych się toczą. My pracowaliśmy przez wiele lat z kobietami. Nasz zespół Sprawa Polak z Moniką Wielichowską objechał całą Polskę i rozmawiałyśmy z kobietami, słuchałyśmy ich potrzeb, ich oczekiwań, tego jak chcą być traktowane, jak potrzebują tego, żeby ich głos był słyszalny. My już w styczniu zeszłego roku przygotowałyśmy tak zwaną deklarację styczniową i wiele zapisów tego pakietu dla kobiet w tym było. Mhm. Zmieniła się sytuacja, musieliśmy zabrać głos. Powstał zespół, w którym byli i moi koledzy i koleżanki z tej strony bardziej konserwatywnej, ze strony bardzo lewej i środek i bardzo długo rozmawialiśmy. To były bardzo ciekawe rozmowy i znaleźliśmy wiele punktów wspólnych. To, że kobieta powinna mieć prawo decydowania, ale musi być wsparta rozwiązaniami, na które wszyscy się zgadzamy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że prawo ma być dla ludzi, żeby ludzie mogli żyć lepiej, żeby chroniło ich wolności, a nie było prawem depresyjnym. I Platforma zawsze miała i lewe, i prawe skrzydło, i to jest naszą siłą, bo takie dyskusje były możliwe, dlatego że słuchaliśmy z głosu jednej i drugiej strony. I to, co zaproponowaliśmy, to jest... Wypadkowa tych wspólnych działań, rozumiem. Dobrze, pani marszałek, tylko teraz pojawia się bardzo realny problem dla Platformy Obywatelskiej, z którym na pewno państwo będą musieli się zmierzyć i nie ma co lukrować rzeczywistości, że będzie inaczej. Już teraz ci konserwatywni politycy, tacy jak Ireneusz Raś, tacy jak Paweł Zalewski, tacy jak część państwa senatorów, mówią, my w takiej partii, która dopuszcza terminację ciąży do 12 tygodnia, nie będziemy. Czy nie boi się pani odpływu ludzi z Platformy Obywatelskiej w tej chwili? Czy, no niestety trzeba się z tym liczyć, ale takie ryzyko trzeba było podjąć, bo są sprawy ważne i ważniejsze. Ponieważ w naszym ugrupowaniu w sprawach dotyczących spraw sumienia nie ma obowiązku głosowania zgodnie z linią partii, każdy może wyrażać swoje poglądy i zagłosować tak, jak uważa. Ale ja chciałam powiedzieć, nie jesteśmy za aborcją i w ogóle aborcję dopuszczamy tylko w wyjątkowej sytuacji. Nie oszukujmy się, przecież te aborcje w Polsce są, tylko są robione w podziemiu. My chcemy, żeby... Ale kto będzie, pani marszałek, decydował o tym, czy ta sytuacja jest wyjątkowa? No bo rozumiem, że będą te konsultacje z lekarzem, z psychologiem, ale ostatecznie decyzja będzie należała do kobiety, jak zrozumiałam z tej państwa propozycji. W związku z tym, no to od niej będzie wyłącznie zależało, co ona zrobi z ciążą. No zawsze zależy to wyłącznie od kobiety. I nie oszukujmy się, zawsze ta decyzja należy od kobiety. Tylko chodzi nam o to, żeby kobieta wiedziała, czy może liczyć na wsparcie, na pomoc, czy w ogóle żeby miała wiedzę, która nie doprowadzi do ciąży, na której ona nie chce. Mhm. Ale to kobieta musi dokonać tej decyzji, tylko żeby nie była to decyzja w osamotnieniu, bez wiedzy, tylko w pełni świadoma. I ja wierzę, zresztą pokazują to badania i statystyki z krajów, gdzie kobieta dostaje wsparcie i tych aborcji jest bardzo, bardzo mało. A my nie oszukujmy się, mamy w Polsce podziemie aborcyjne i zamykamy na to oczy. Nie mamy żadnego wsparcia. Dobrze, pani marszałek, do tego jeszcze za chwilę przejdziemy, ale jeszcze, bo nie odpowiedziała mi pani konkretnie na pytanie. Czy pani boi się odpływu polityków z Platformy Obywatelskiej? Czy nie obawia się pani, że to będzie konsekwencja tego, co państwo zaproponowali wczoraj tą grupą z zespołu przygotowującego ten plan dla kobiet?
Platforma, ja już powtarzam jeszcze raz, zawsze mieliśmy skrzydła. To ja wiem, pani poseł, tylko rozumiem, że to jest oficjalne stanowisko partii w tej chwili i na to część polityków konserwatywnych nie chce się zgodzić, po prostu. Ale jest coś, co nas zawsze łączyło bardziej niż sprawy światopoglądowe, to podejście do państwa, do funkcjonowania państwa. I ja widzę, że moi koledzy, którzy nie akceptują wszystkich rozwiązań w stanowisku, które zaprezentował zarząd, znajdą dla siebie miejsce, żeby w Platformie działać, różniąc się w kilku kwestiach. To jest dla mnie oczywiste. Działaliśmy tak przez 20 lat i mam nadzieję, że dalej tak będziemy działać. Czyli w Platformie polityków nie ubędzie? Pani zdaniem. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Dobrze, to bardzo ważny z mojej perspektywy także temat, czyli wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami. To jest kolejna rzecz, o której mówimy od lat. Ja pamiętam, jak jeszcze lata temu, kiedy premierem był Donald Tusk, chciałam się z nim dosyć mocno na Twitterze właśnie a propos tego wsparcia, bo pamiętam, kiedy państwo obiecywali takie wsparcie, no i niestety niewiele z tego wyszło. A ja pamiętam bardzo dobrze tego typu obietnice. Dlaczego matki wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami albo osoby, które znajdą się przed takim wyborem, że będą musiały urodzić dziecko z niepełnosprawnością, mają państwo znowu uwierzyć, że państwo te wsparcie zagwarantują. Kiedyś też to państwo obiecywali? No i niewiele z tego wyszło. Taka prawda. No nie, trochę wyszło. Ja przypominam, że pamiętam te protesty i pamiętam rozmowy z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, pamiętam protest w Sejmie, pamiętam rozmowy protestujących z Donaldem Tuskiem, z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, szukaliśmy rozwiązań systemowych. I nawet to, o czym mówiliśmy wczoraj, w tym naszym pakiecie dla kobiet, jest zagwarantowanie nie tylko opieki medycznej, ale także wsparcia finansowego dla rodzin wychowujących dzieci chore, dzieci niepełnosprawne. To już musi być standardem i nie możemy wymagać od ludzi heroizmu, nie dając im nic w zamian. No to ja pytam, co państwo chcą dać w zamian właśnie? Co to znaczy to wsparcie, pani marszałek? Bo to jest bardzo ważne, konkretnie. Musi być dostęp łatwiejszy i prostszy do lekarza. Musi być wsparcie leczeniu, bo czasami to leczenie jest bardzo kosztowne i rodzin na to nie stać. Utrzymanie w lepszych warunkach zdrowotnych. Ja przypominam, że jest wiele chorób rzadkich, których koszt leczenia osób jest ogromny i te osoby nie dostają wsparcia z naszego państwa. Ciągle słyszymy o zbiórkach na leczenie. Te osoby powinny to leczenie mieć zagwarantowane. I musi być tak, że matka, czy ojciec, czy rodzina zajmująca się takim dzieckiem musi mieć także prawo do pracy. Nie może być tak, że jeżeli dostaje wsparcie od państwa, nie może już pracować, potem takie kobiety zostają same. No to czyli prawa emerytalne, po prostu wliczanie tego do wieku emerytalnego, do pracy, bo to jest normalna praca. I to bardzo, bardzo, bardzo ciężka. Ale też chciałam, my w naszym programie, o którym bardzo często mówiła i Marzena Kładrenowicz, mówiliśmy o urlopach wytchnieniowych, o wsparciu państwa w tym, żeby te osoby mogły korzystać z wsparcia psychologów, wsparcia wielu organizacji. Tego teraz nie ma i te rodziny mają wielkie porączki. To w naszym programie jest i to jest bardzo dokładnie opisane, więc ja się tego nie boję. Wiemy, co trzeba zrobić i dla nas to jest priorytetem. Pani marszałek, czy pani jest pewna, że, znów przepraszam za potoczność sformułowania, ale ono idealnie się tutaj nadaje, że państwo dociągną ten program do końca kadencji i rzeczywiście z takim programem wystartują w wyborach parlamentarnych? No bo kiedy słuchamy Grzegorza Schetyny, czy na przykład Pawła Zalewskiego, to oni mówią, że to stanowisko dopiero otwiera dyskusję, a nie ją zamyka, że nie było żadnej rozmowy w tej sprawie, że nie było dyskusji, że trzeba zwołać ciała statutowe, że musi się odbyć Rada Krajowa, konwencja i dopiero wtedy będziemy mogli uznać jakiekolwiek stanowisko, że na razie to jest taka propozycja rzucona przez część polityków Platformy. No to jak to wygląda? To są realne problemy, które trzeba rozwiązać. I może nie przypadki, tymi sprawami zajmują się kobiety w mojej partii i w moim klubie, ponieważ my wiemy, jesteśmy z ludźmi i rozmawiamy. I niezależnie od tego, jak będzie się toczyła polityka, my zrobimy wszystko, żeby to, o czym mówimy, i prawa kobiet, i wspomoc dla osób wychowujących osoby niepełnosprawne była zagwarantowana. Mamy to przygotowane, przez ostatnie 2 lata to przygotowałyśmy i zrobimy wszystko, żeby to zostało wcielone w życie. Nasz program, sprawa Polek, Polska senioralna, pomoc dla niepełnosprawnych muszą być zrealizowane i mam nadzieję, że w następnej kadencji uda nam się to zrobić. Pani poseł, czyli rozumiem, że to jest taka delikatna sugestia do kolegów z partii, żeby nie wtrącali się za bardzo w rzeczy, które nie do końca ich całkowicie dotyczą, tak?
chciałabym, żebyśmy robili to razem, bo te sprawy praw kobiet, praw rodziny są tak samo ważne dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Powinno nam na tym wszystkim zależeć i wierzę, że tak będzie, bo w tych zespołach byli także mężczyźni, którzy dawali bardzo celne i trafne uwagi. Ale rozumiem, że ci konserwatyści panią irytują jednak, bo nie do końca pani odpowiedziała na moje pytanie dotyczące właśnie konwencji krajowej, ciał statutowych, zwoływania konwencji itd., itd. Co pani im odpowie? Trudno dyskutować, jeżeli składamy na zarządzie pakiet dla kobiet, żeby do tego potrzebne były ciała statutowe. To są rozwiązania prawne dla obywateli w naszym kraju. Przecież nie każdą ustawę dyskutujemy na forum statutowym. Podejmuje te decyzje zarząd klubu, szefostwo klubu, zarząd partii. My przygotowujemy rozwiązania prawne. Dobrze, pani poseł, tak, proszę. Ja chciałam, deklaracja ideowa Platformy, to jest zupełnie coś innego. My ją mamy. Rzeczywiście w partii trwają dyskusje, co można do tego jeszcze dodać, bo przez 20 lat Polska i świat się zmienił. I na przykład dla mnie bardzo w tym stanowisku brakuje w naszej deklaracji zajęcia się sprawami klimatu i środowiska. Jeszcze 20 lat temu były to sprawy ważne, a nie najważniejsze. Teraz staje się to jednym z ważniejszych punktów, o którym powinniśmy mówić. No dobrze, pani poseł, to już kończąc w ogóle ten wątek tej propozycji dla kobiet. Czy to już mamy uznawać jako oficjalne stanowisko partii Platforma Obywatelska? Ostateczne i niezmienne. To jest stanowisko Platformy Obywatelskiej przyjęte na zarządzie krajowej. To jest stanowisko moich koleżanek, które wypracowałyśmy przez wiele lat pracy i mam nadzieję, że to stanowisko będziemy mogli wdrożyć po następnych wyborach. Wiele osób państwu zarzuca, że sporo rzeczy robicie tak pod publiczkę, że dużo jest zamieszania, dużo PR-u, bardzo ładne opakowanie tego wszystkiego. Tutaj odnoszę się akurat do wystąpienia Borysa Budki i Rafała Trzaskowskiego sprzed kilku tygodni, tylko że niewiele za tym idzie. O tym mówią partnerzy ze strony opozycji, z mniejszych ugrupowań opozycyjnych. Było takie wezwanie do tego, żeby tworzyć szeroką koalicję pozwalającą na odrzucenie weta prezydenckiego. No ale wczoraj Paulina Henik-Kloska, która przeszła do Szymona Hołowni, mówi do mnie tak. No wszystko fajnie, możemy współpracować, tylko do tej pory Borys Budka do Szymona Hołowni nie zadzwonił. No więc jak ta współpraca ma wyglądać? Co pani na to? Ja pani powiem tak. Ten sygnał i to hasło z tego spotkania sobotniego naszych liderów dla mnie jest bardzo ważne, bo pokazuje, że nawet w tym Sejmie, w sprawach ważnych, posłowie mogą się zjednoczyć. W tej chwili robią to posłowie opozycji, bo przypominam, że w sprawie mediów, wolności mediów było spotkanie i Kosiniaka-Kamysza i Koalicji Polskiej i Lewicy. Był nawet przedstawiciel Szymona Hołowni. Potrafimy rozmawiać i to jest początek trudnej drogi, bo przecież partie się różnią, ale są sprawy najważniejsze i właśnie na przykład w tym punkcie, jak wolność mediów, potrafiliśmy działać razem. Natomiast ja bym nie chciała, żebyśmy zachowywali się jak piaskownicy, kto do kogo pierwszy zadzwoni. I na moja koleżanka, która jeszcze niedawno była w naszym klubie i pamiętam rozmowy z nią, ja szanuję, że zmieniła decyzję i przeszła do innego klubu, szanuję jej przekonania. Ale chyba należy zachowywać się z większym szacunkiem do swoich byłych kolegów. Pani marszałek, ma pani pewne obawy, patrząc na rosnące sondaże Szymona Hołowni? W ostatnim sondażu państwo mają 18 punktów procentowych, a Szymon Hołownia o 3 punkty procentowe mniej. Znaczy państwo ma 18%, a 3 punkty procentowe mniej ma Szymon Hołownia, czyli 15%. Czy sądzi pani, że to jest trend, który się utrzyma i czy to jest człowiek, który zabierze państwu bardzo sporą część elektoratu, bo na razie tak to wygląda? Do wyborów jeszcze dużo czasu, a Szymon Hołownia ma to coś, czego my nie mamy. On jeszcze nie był w polityce, nie podejmował trudnych decyzji, nie przeprowadził żadnej ustawy i tak naprawdę na twardo nie musiał nigdy zabrać stanowiska w żadnej sprawie. To na pewno daje mu taką łatwość oceniania wszystkich innych, ale ten moment się skończy i on także będzie oceniany ze swoich decyzji, które podejmuje i ze słów, które mówi. My robimy swoje, bardzo konsekwentnie. Wierzę, że ten kontakt, który mamy z naszymi wyborcami, będzie utrzymany, że przekonamy tych, którzy przez moment stanęli z boku i patrzą na scenę polityczną. Do wyborów wiele czasu. Dla mnie najważniejsze, żeby Polska znowu była demokratyczna,
normalna i żebyśmy mogli wszyscy ze sobą rozmawiać. Pani marszałek, wydawałoby się, że tak gigantyczne problemy rządu, no bo mamy pandemię, słabą sytuację gospodarczą, no to jest idealny moment dla opozycji, żeby odebrać punkty i rozliczyć partię rządzącą z rzeczy, których nie udaje jej się robić. Tymczasem partia rządząca nieprzerwanie jest na pierwszym miejscu sondaży, a państwo w tych sondażach tracą. Czy pani ma jakąś autorefleksję i wniosek dotyczący tego, z czego taka sytuacja wynika? No bo to jest, mówię, wymarzona sytuacja dla partii opozycyjnej. Państwo nie potrafią tego wykorzystać. Dlaczego? Proszę zobaczyć, że tak naprawdę notowania Prawa i Sprawiedliwości jednak nie są już tak silne, jak były przed wyborami. Jeżeli popatrzymy na notowania partii opozycyjnych, to mają szansę wygrać te wybory i tworzyć rząd. Więc tutaj się bardzo dużo zmieniło. Proszę nie oczekiwać od nas, że tu trzy lata przed wyborami powiemy, że wszyscy idziemy razem. Nie, my chcemy razem pracować, ustalamy kryteria tej współpracy, różnimy się i te różnice będą. Ważne tylko, żebyśmy stworzyli taki system, który zatrzyma PiS i w wyborach parlamentarnych partie opozycyjne będą mogły stworzyć rząd, bo będą miały większość. I to jest nasze zadanie wspólne. To na koniec jeszcze temat Jarosława Gowina, pani marszałek, jeśli pani pozwoli. Ile pani lat go zna? No właściwie od początku, odkąd jestem w Sejmie, znam Jarosława Gowina. Był nawet taki moment, że dosyć mocno współpracowaliśmy, różniąc się. Także wydaje mi się, że znam go dosyć długo i chyba dosyć dobrze. I co sobie pani myśli, kiedy teraz patrzę na to nieporozumienie w porozumieniu? I czy sądzi pani, że wykaże się jakimś politycznym charakterem, tak jak wiosną ubiegłego roku i tym razem opuści Koalicję Zjednoczonej Prawicy? Czy jednak zmienił się jako człowiek bardzo i no, tak naprawdę taka rządza władzy wygra nad tym, co się dzieje w tej chwili w koalicji rządzącej? Zawsze mam nadzieję, że każdy może się zachować odważnie i każdy może stanąć po stronie dobrej mocy. I wierzę, że także Jarosław Gowin może pokazać, że jest politykiem z silnym charakterem. No, nadzieja to nadzieja, ale pani go zna i dlatego w ogóle od takiego pytania zaczęłam ten wątek, bo nadzieja to jest jedno, ale no, praktyka polityczna to jest drugie i znajomość drugiej osoby pozwala ocenić, no, których z tych ewentualnych scenariuszy jest bardziej prawdopodobny. Gdyby pani miała dzisiaj obstawiać, to uważa pani, że Gowin w tej koalicji zostanie, czy jednak z niej odejdzie? Dlatego powiem to, co powiedziałam na początku. Mam nadzieję, i to będzie to, znając Jarosława Gowina, mam nadzieję, że tym razem pokaże swój charakter. Że tym razem pokaże charakter. Czyli to takie wezwanie do byłego kolegi z partii. Dobrze, pani marszałek, na sam koniec jeszcze kwestia dotycząca epidemii. Mamy gigantyczne problemy, jeżeli chodzi o no, widmo tej zbliżającej się trzeciej fali. Na alarm bije premier, na alarm bije minister zdrowia, doradca premiera Andrzej Horban, pan profesor także mówi o tym, że widmo trzeciej fali jest już coraz bardziej prawdopodobne. No i prawdopodobnie czeka nas ponowny lockdown, ponowne przywrócenie tych daleko idących obostrzeń. Ba, od dzisiaj mam być nawet podjęta taka decyzja i takie rozporządzenie, że możemy nosić maseczki wyłącznie chirurgiczne, żadne inne. No ja się zastanawiam, jak rząd ma zamiar zapewnić dostęp wszystkim Polakom do masek chirurgicznych, skoro jest obowiązek, będzie obowiązek ich noszenia. Ja już czytałam dementi, że nie będzie takiego rozporządzenia. To Andrzej Horban dzisiaj rano o tym mówił, że będzie takie rozporządzenie, więc tam ewidentnie jakiś problem z komunikacją chyba występuje. To znaczy mnie wcale by to nie zdziwiło, bo w krajach europejskich mówi się dosyć wyraźnie, że jeżeli maseczki mają chronić, to muszą być maseczki z filtrem albo maseczki chirurgiczne. To jest w wielu krajach europejskich i tego się przestrzega, bo jest problem, bo my jednak lekceważymy noszenie maseczek. Zresztą zdjęcia z Zakopanego czy z Sopotu pokazało, że ludzie nie wierzą, że ta choroba może ich dotknąć, bo podchodzą do tego bardzo lekko. Bierze się to z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że wprowadzanie pierwszych obostrzeń no, przez rząd było dosyć chaotyczne i niezrozumiałe dla Polaków. Nie było jasnego stanowiska na początku i ludzie po prostu są, no lekceważą to w tej chwili. Sytuacja jest bardzo poważna i wracamy do tego, o czym mówiłam na początku. Na przykład w szkołach te testy okazały się bardzo ważne dla nauczycieli, bo potrafimy zobaczyć, w jakiej skali szkół COVID występuje. Wtedy łatwiej to wszystko zatrzymać bez testów naprawdę bardzo powszechnych. Nie damy sobie rady. Bardzo dziękuję pani. Aż czekamy na szczepionki wszyscy z utęsknieniem, bo wszyscy chcą wrócić do normalnego życia, które mam nadzieję, no pod koniec roku uda nam się znowu
nawiązać relacje bezpośrednie, nie, że będziemy rozmawiać normalnie, a nienawidzić. Wczoraj takie połajanki pan premier Mateusz Morawiecki wobec Komisji Europejskiej uskuteczniał. Kto wie, być może przyniosą one jakiś efekt. Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, Platforma Obywatelska. Pani marszałek, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dużo zdrowia, dużo siły i rzeczywiście mam nadzieję, że do zobaczenia na żywo, jak najszybciej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani, do widzenia Państwu. Ja widzę, że Państwo tutaj bardzo silnie, przynajmniej część z Państwa przypomina sprawę dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych. Oddawać składki na moje konto, piszą Państwo, komentując rozmowę z Małgorzatą Kidawą-Błońską. Ja mam dla Państwa taką propozycję, oczywiście nie odnosząc się do tego, co zrobiła Platforma Obywatelska, no bo to oczywista oczywistość. Proszę sobie wpisać w Google likwidacja OFE, projekt ustawy przyjęty. To się stało wczoraj. A już za chwilę, specjalnie dla Państwa, Jacek Ozdoba, wiceminister środowiska i klimatu, Solidarna Polska. Oczywiście nie tylko o konflikcie w Koalicji Zjednoczonej Prawicy rozmawiać będziemy, ale od niej wyjść musimy. Dlatego, że coraz więcej cierpkich i gorzkich słów ze strony największego koalicjanta, czyli Prawa i Sprawiedliwości, w stronę Solidarnej Polski pada. I oto dowód. Marcin Horała, który ostatnio był gościem Państwa, gościem Ekspresu Biedrzyckiej, odniósł się do ambicji zarówno pana ministra i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, jak i jego współpracowników pracowników Solidarnej Polski. Proszę posłuchać, a już za chwilę Jacek Ozdoba. Solidarna Polska jako wyraźnie mniejszościowy partner koalicyjny, ba mało tego, nawet w wyborach startujący po prostu z list PiS-u, a nie w koalicji. Ja jestem przekonany, że wiele głosów, które wyborców, które padło na polityków Solidarnej Polski, to ci, co głosowali, to nawet sobie nie zdawali sprawy, że ktoś jest z Solidarnej Polski, głosowali na znane nazwisko na liście Prawa i Sprawiedliwości, pewnie w przekonaniu, że jest to polityk Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno znaczna część tych głosów tak była, a druga część padła na Solidarną Polskę w koalicji z PiS-em, a nie na Solidarną Polskę jako byt oddzielny. No więc oczywiście funkcjonując w tej sytuacji, kiedy główny wizerunek i główne decyzje są po stronie PiS-u, taka mniejszościowa koalicja ma trudną sytuację, jak każdy chce budować swoją pozycję. No, to jest ten taki pomysł, tak to odczytuję na to. Moim zdaniem nie najszczęśliwszy, ale tak jak mówię, no, to nie mi je to oceniać. No, to jest inna partia, ja do niej nie należę. Ona podejmuje swoje decyzje. Ale rozumiem, że sugeruje pan, że Solidarna Polska, czy sam Zbigniew Ziobro, bez PiS-u po prostu nie istnieje. Tak realnie rzecz biorąc. No, znaczy, to oczywista sprawa, no przecież to było testowane. Był czas w Polsce, kiedy Solidarna Polska startowała samodzielnie poddawała się tej weryfikacji wyborczej. No i nie kończyło się to, delikatnie mówiąc, sukcesem. Ja już witam naszego kolejnego gościa, pan Jacek Ozdoba, wiceminister środowiska i klimatu, Solidarna Polska. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa. Słyszał pan słowa Marcina Horały? Słyszałem. No i co pan mu odpowie? Że wolałbym, jakbyśmy się zajęli tym, co do nas należy, kompetencjami. Pan minister ma na pewno dużo rzeczy do działania, do zrobienia, projekty ustaw, centralny port komunikacyjny. Trzymam za to kciuki. Sądzę, że niepotrzebne są jakieś uwagi, czy tak, czy taka inna konfiguracja. Zjednoczona Prawica to projekt, który został zatwierdzony przez społeczeństwo podczas wyborów, tych pierwszych w 2015, później w 2019. Wybór pana prezydenta to również jest potwierdzenie, że ta formuła jest odpowiadająca, także sądzę, że w tym zakresie już wystarczy komentarza. Nie odbieram tego też personalnie, więc no tak już jest, że sami ktoś się chce komuś przypodobać, to trochę w ramach tam personalnych jakichś różnic czy poglądów będzie wyrażał taką lub inną opinię. Ja wiem, że dla Państwa to jest bardzo niewygodna sytuacja komentować no, tego typu słowa. Jasna sprawa, nikt nie lubi, kiedy jest krytykowany, ale ta krytyka wynika, panie ministrze, no, z tego, że Prawo i Sprawiedliwość zaczyna być zirytowane zachowaniem swoich mniejszych koalicjantów, czyli Porozumienia i Solidarnej Polski. To oczywiście wszystko wzięło się, jeżeli chodzi o Solidarną Polskę, z sytuacji, która wydarzyła się we wtorek na posiedzeniu rządu. Wiemy, że bardzo mocno i bardzo szybko potrzebne nam są środki z budżetu unijnego. Państwo konsekwentnie sprzeciwiają się ratyfikacji no właśnie tej ustawy, która wprowadza ustalenia szczytu unijnego w sprawie Funduszu Odbudowy, w sprawie środków unijnych i ich powiązania z praworządnością. Prawo i Sprawiedliwość mówi dość. Znaczy te ambicje Zbigniewa Ziobry są no, zbyt rozbuchane. Solidarna Polska nie jest na tyle silną partią, żeby mogła próbować nawet blokować tego typu dobre dla Polski rozwiązania.
Panie redaktor, pragnę zwrócić uwagę, że to nie jest kwestia, czy to jest Solidarna Polska, czy inne ugrupowanie. My wskazujemy po prostu na to, że łączenie budżetu z praworządnością, od początku przed tym przestrzegaliśmy i mieliśmy rację, jest po prostu zamachem na polską suwerenność, jest ingerowaniem Brukseli w wewnętrzne sprawy polskie, złamaniem polityki traktatowej, nieprzestrzeganie prawa. Dlatego jakiekolwiek komentarze, które dotyczą, czy Solidarna Polska, jak to określa się, że tam rozpycha, czy jakieś ma inne zdanie, że ktoś ma dosyć, to po prostu ma dosyć polemiki merytorycznej. Jeżeli pan minister Horała, czy pozostali ministrowie wskażą i zero-jedynkowo dzisiaj powiedzą, że nie ma mechanizmu warunkowości wypłat środków unijnych, jeżeli chodzi o praworządność, że nie będzie wzrostu cen ciepła, prądu, nie będzie spadku polskiej atrakcyjności gospodarki, jeżeli chodzi o przemysł energochłonny. I jeszcze do tego, że nie będzie ingerencji wewnętrzne sprawy poza tymi kwestiami, o których mówiłem, mechanizmu praworządności, to wtedy będziemy rozmawiali na płaszczyźnie merytorycznej. Ja nie słyszę tutaj argumentów, które by wskazywały, że konkluzje Rady jednak nie przełożą się na później realne zastosowanie w życiu, a na to po prostu nie ma zgody Solidarnej Polski. Zresztą Solidarna Polska od początku przestrzegała pana premiera, że pójście o krok dalej niż rząd pani premier Ewy Kopacz, jeżeli chodzi o przyspieszenie redukcji CO2 i to się niestety stało, będzie wywoływało szok na giełdzie w sprawie handlu emisjami, mówiąc językiem uproszczonym. Po prostu będą większe obciążenia dla sektora energetycznego, ciepłownictwa i przemysłu. To wtedy nikt tego nie słuchał. A tymczasem już po 2 miesiącach mamy rekordowe ceny uprawnień do CO2. Solidarna Polska przed tym przestrzegała, dalej o tym mówimy. Mówimy też o tym, że budżet to są jakby tak naprawdę dwie walizki. Z jednej strony mamy walizkę 700, nawet jakbyśmy zakładali, to jest czysty pieniądz, 770 miliardów. Z drugiej strony mamy 1 600 000 000 zobowiązania, które musimy spełnić. To sekundę, bo rozwinął się pan, ja nie chciałam wchodzić w słowo, przerywać, żeby nie być posądzoną o to, że nie daje panu dojść do głosu, ale już teraz stawiamy kropkę i zaczynamy od tego, o czym pan wspomniał. Po raz kolejny padło sformułowanie zamach na polską suwerenność. Rozumiem więc, że wy, jako Solidarna Polska, jesteście w rządzie, którym kieruje premier, który zrobił zamach na polską suwerenność. No, związek przyczynowo-skutkowy, czysta logika. Pani redaktor, od początku Panie ministrze, Solidarna Polska... odpowiedź na moje pytanie poproszę. Do końca, no dobrze, ale niech mi wejdzie, no, spokojnie, pani redaktor. Ale jestem spokojna. Bardzo, bardzo energicznie tylko chcę dokończyć. Jest trochę pewnie Panie ministrze, ja naprawdę wiele lat Więc pracuję odpowiem. Z politykami i proszę nie stosować takich sztuczek na zasadzie proszę się uspokoić, bo ja wiem, że kiedy polityk nie wie, co odpowiedzieć, ja to właśnie próbuje mówić w taki sposób. Naprawdę, Także, moja odpowiedź będzie Panie satysfakcjonująca świetnie. Mam nadzieję. Czekam w takim razie na tę odpowiedź. Bardzo proszę. Pani redaktor, od początku do końca uważamy, że decyzje pana premiera w zakresie spraw europejskich są błędem. W sprawie redukcji CO2, w sprawie budżetu, w sprawie zobowiązań, które siłą rzeczy z tego wynikają i w sprawie łączenia jakiegokolwiek mechanizmu praworządności z kwestiami budżetowymi. To jest jakby powiedzmy zgoda na to, że jest element szantażu. My o tym mówiliśmy, mówimy dalej, jesteśmy konsekwentni, będziemy przeciwko w tych sprawach. Zresztą stanowisko pana ministra i prokuratora generalnego jest oczywiste. Tak jak i pozostałych członków Solidarnej Polski, mieliśmy uchwały w tych sprawach. Jesteśmy konsekwentni, dalej będziemy o tym mówili. No dobrze, ale jak to wpłynie teraz na relacje w samej Koalicji Zjednoczonej Prawicy, panie ministrze? No bo widać tą irytację ze strony Prawa i Sprawiedliwości w tej chwili. Jak będzie wyglądała kwestia tych rozmów dotyczących ratyfikacji ustawy, która wprowadzić ma te wszystkie zasady także w Polsce? No bo z reguły było tak, że rozumiem, że przez jakąś aklamację czy ogólną zgodę na posiedzeniu rządu takie ustawy były przyjmowane. W tej chwili przyjęta nie została, no bo wiadomo, że minister Ziobro się temu sprzeciwił. No i pytanie, jak to będzie wyglądało dalej? Pani redaktor, to jest kwestia nie sporu, czy to jest Prawo i Sprawiedliwość, Porozumienie, Solidarna Polska, tylko my rozmawiamy o kwestiach, które są dla nas fundamentalne. Panie ministrze, to jest kwestia sporu. Macie zupełnie inne stanowisko niż ale PiS nie, i Porozumienie. Ja bym chciał, żebyśmy przenieśli tą narrację, bo pan minister Horała mówi o sporze pomiędzy partiami politycznymi. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że my jako politycy na pierwszym miejscu nie stawiamy kwestii partyjnych i jakichś rzeczy, które są mało istotne z punktu
punktu widzenia państwa. Mówimy o sprawach fundamentalnych. Co jest ważniejsze w polskiej polityce niż to, żebyśmy byli krajem suwerennym, żebyśmy byli niezależni energetycznie, żebyśmy nie powodowali drożyzny Panie i ministrze, na słowo, na dwa przemysłu. Słowa. Niezależność energetyczna płynące z ust polityka Zjednoczonej Prawicy, naprawdę zaczynam się uśmiechać, bo zaraz będę pana pytać, czy mogę zacząć pana pytać o to, ile eksportujemy, a właściwie importujemy węgla z Rosji. No więc o niezależności energetycznej tak, ale, naprawdę nie mówmy, tak, bo nie brzmi to tak, wiarygodnie ale, nie, w pana ustach. Nie, ale panie redaktor, proszę, tutaj akurat to jest zupełnie co innego no z uwagi na to, że mamy zasoby, a czym innym jest na przykład uzależnienie czy wpędzanie w Polski w okresie przejściowym do tej wskazanej poziomów neutralności od na przykład zakupu gazu ze Słowacji, z Czech czy też niemieckiego, bo on będzie pochodził z Nord Stream 2. Więc mówimy tutaj o pewnych fundamentalnych panie ministrze, mówi pan o interesie, że najważniejsze jest gazu. Że najważniejszy jest interes kraju. Czy naprawdę nie uważa pan, że te miliardy euro, które mają szerokim strumieniem do nas płynąć, szczególnie w sytuacji popandemicznej, szczególnie w sytuacji bardzo trudnej polskich przedsiębiorców, polskich firm, wielu gałęzi polskiej gospodarki nie są po prostu konieczne. Te decyzje w Unii Europejskiej i tak już zapadły. Państwo tego nie zmienią, żeby nie wiem co. Więc w związku z tym teraz lepiej w ogóle tych pieniędzy nie mieć i Polakom nie pomagać. No ludzie myślą w bardzo prosty, zero-jedynkowy sposób. I państwa propozycja w tej chwili jest taka, żeby ani euro jednego z tego budżetu nie przyjąć, no, praktycznie. To jeżeli mówimy bardzo prostym, zero-jedynkowym językiem, to nie są pieniądze w postaci, że ktokolwiek pani przewozi walizkę. To są zobowiązania. To nie jest forma, że jest 770 miliardów czystej gotówki, którą może pani wydatkować na cele, które są jakieś, które pani uważa, że najlepsze będą priorytetowe. To są wirtualne pieniądze, nie ma ich. Nie, no to jest kwestia i pożyczek i też zobowiązań, które podejmujemy, składki czy członkowskie, które będziemy podejmowali, jeżeli chodzi na przykład o plastic tax. Prawie 2 miliardy złotych co roku odprowadzane do budżetu Unii Europejskiej. Zresztą tak naprawdę do końca nie możemy stwierdzić, jaki ten poziom będzie z uwagi na to, że po prostu czysto statystycznie, analitycznie te dane jeszcze nie są za 2019 rok, więc my mówimy o czymś, co troszeczkę jest kupowanie w ciemno produktu. Kota w worku, branie na jako zobowiązanie, a poza tym ja już pani jakby jeszcze raz mogę zobrazować. Z jednej strony mamy 770 miliardów, czyli taką pulę powiedzmy, a z drugiej strony mamy polską politykę energetyczną, przyspieszenie celów redukcyjnych i tak dalej, takiego zobowiązania. Bilans jest oczywisty. No ale panie, zaraz, no panie ministrze, ale to pan uważa, że co, powinniśmy przyjmować tyle gotówki, a zobowiązań nie mieć wcale, tak? Znaczy ja rozumiem, no każdy by tak chciał, tylko teraz wspólnota europejska tak nie działa. Nie, pani redaktor, jeżeli to wszystko połączymy w jedno, przyspieszenie celu redukcyjnego, czyli wzrost tych cen uprawnień. W tej chwili mam problem w ciepłownictwie, tak? Bo te powiatowe ciepłownie dzisiaj muszę dokupować już za nowe stawki. Energetyka za chwilę będzie miała problem. Przecież sam Bełchatów płaci ponad 3 miliardy 700 milionów rocznie jako sektor energetyczny. Jedna jakby miejsce, gdzie się produkuje energię, które jest gigantycznym obciążeniem dla tego sektora. My mówimy dzisiaj o tym, że to zobowiązania, to jest wzrost cen ciepła, czyli czynsze, wzrost cen prądu. Ale my wzrost tak ceny prądu mamy jeszcze w ogóle niezależnie już dużo wcześniej, panie ministrze, od momentu, kiedy ustalenia szczytu. Zresztą nie będę przypominać, że miała być interwencja Jacek Sasin, może dlatego to nie wyszło. Obiecywał, redaktor, że będą niższe ceny prądu, są wyższe. No tak, więc. Ale pani redaktor, wzrost ceny uprawnień bezpośrednio przekłada się na ceny prądu i ciepła i on dzisiaj jest gigantyczny. On wzrósł już o 40% w stosunku do decyzji grudniowej. To jest gigantyczna skala, która będzie obciążeniem dla nas wszystkich. Dlatego my od początku przed tym przestrzegaliśmy. Zachęcam do zapoznania się na przykład z naszymi uchwałami Zarządu Krajowego. My o tym mówiliśmy. Nie jest tak, że oczywiście zawsze jest lekki wzrost, ale ten wzrost dzisiaj jest gigantyczny z panie powodu ministrze, tego, czyli ja rozumiem, że pan chce powiedzieć naszym widzom, moi drodzy, nie martwcie się, my sobie bez tych pieniędzy unijnych poradzimy. Myślę, że alternatywa plan B i patrząc na to, jak są duże obciążenia i jak przyspieszyła ta machina, która zostawiać niestety będzie Polskę w tyle, na co oczywiście nie ma naszej zgody, będzie powodowała to, że niestety, ale ten bilans dla nas będzie negatywny. Panie ministrze, powtórzę pytanie. Rozumiem, że naszym widzom mówi pan wprost, kochani, nie martwcie się, bez tych pieniędzy unijnych sobie poradzimy.
gdybyśmy odjęli te zobowiązania, które przyjęliśmy, no sądzę, że zdecydowanie bilans, jeżeli ma pani miliard, przepraszam, 1 600 000 000 kontra 700 000 000 plus jeszcze dodatkowe obciążenia i większa składka do budżetu Unii Europejskiej, no to chyba bilans jest oczywisty. No można śmiało powiedzieć, że te obciążenia na końcu wyjdziemy niestety na tym źle, dlatego przed tym przestrzegamy. No. Czyli... To jest trochę, taka panie manipulacja, ale bo pan tak odpowiada tak trochę prawą ręką przez lewe ucho. Ja zadaję panu konkretne pytanie. To nie jest, bo to nie jest takie proste. To nie jest tak, że ktoś daje pani 100 zł i pani te 100 zł ale konkluzja jest prosta. Rozumiem, że według państwa lepszym rozwiązaniem jest nie przyjmowanie tych pieniędzy niż ich przyjmowanie, bo koszty będą większe niż zyski, tak? Pani, no oczywiście, że tak. No to jest oczywiste. To jest w dłuższej perspektywie. Na pewno będziemy mieli z tym problem. Już nie mówiąc o kwestiach suwerenności, czy najistotniejszych de facto i sprawach niezależności energetycznej, surowcowej, czy też nieimportowania energii elektrycznej. No dobrze, tylko tutaj już nasi widzowie piszą, no świetnie, to będziemy dumni i biedni w takiej sytuacji, no bo ja nie sądzę, żeby Zbigniew Ziobro przy całej swojej umiejętności politycznej gry potrafił... znaleźć pieniądze na wierzbie. No nie, ale pani redaktor, jeżeli ktoś to tak przedstawia w taki uproszczony sposób, że Unia Europejska, dobry wujek czy tam dobra ciocia z Brukseli przychodzi i mówi puk, puk, tu Polacy macie walizkę pieniędzy na święta i sobie możecie wydać na co chcecie, to tak to nie jest. Jak pani dokładnie przejrzy ten budżet, to może pani na przykład analogicznie poszukać, czy takie zobowiązania, czy forma kredytowo-pożyczkowa, czy jakieś inne szukanie instrumentów finansowych, na przykład na odbudowę, nie mogłoby być alternatywą. No plan B zawsze powinien się w takich sytuacjach znajdować. To nie jest tak, że Unia Europejska nam daje coś za darmo. Przecież to jest też do ale nikt tego nie twierdzi. Tak, dlaczego miałaby to robić w ogóle? No to od tego zacznijmy. Bądźmy poważni. Dlaczego Unia Europejska miałaby dawać nam cokolwiek za darmo? Redaktor, ale do tego panie mamy ministrze, ale pan brzmi jak totalny eurosceptyk w tej chwili i osoba, która właściwie uważa, że nasze funkcjonowanie w ramach struktur Unii Europejskiej nie ma większego sensu. Ja jestem po prostu eurorealistą i uważam, że decyzje w zakresie przyspieszenia celu redukcyjnego były błędem. Zresztą jak pani przytoczyłaby słowa polityków, którzy dzisiaj zachwalają tą decyzję lipcową i grudniową, przed tym jak ta decyzja w grudniu zapadła, no to bym miał wrażenie, że chyba jednak zmienili zdanie, bo zupełnie co innego mówili. W sprawach suwerenności nie możemy dyskutować, no to jest fundamentalna sprawa. W sprawach też obciążeń, czy parapodatków, tworzenie federalizmu. Panie ministrze, tylko problem jest w tym, że to jest państwa interpretacja. Według większości to nie jest zagrożenie dla naszej suwerenności. No i to jest ten kłopot, to jest kwestia pewnego sporu semantycznego po prostu, który prawdopodobnie nie będzie rozwiązany. No panie redaktor, to nie jest kwestia sporu, to jest kwestia na przykład opinii prawników Rady Unii Europejskiej, którzy zero-jedynkowo ocenili, że tego typu rozwiązania są niezgodne z polityką traktatową. To są opinie prawników. To, że to politycy zaakceptowali, to nie znaczy, że w świetle prawa to jest coś, co powinno funkcjonować. Panie ministrze, ale są ludzie, którzy twierdzą, że to państwo w Polsce odbierają suwerenność. Chociażby działając wobec sędziów, tak jak państwo działają, chociażby działając wobec sądów, tak jak państwo działają, to państwo według wielu odbierają suwerenność temu krajowi. No i to jest kolejny kamyczek do ogródka i dyskusja. I twierdzą, że akurat wspólnota europejska pomoże chociaż resztki tej suwerenności utrzymać. Ale jaki, przepraszam, co to znaczy zamach na sądownictwo? No, że jeżeli sędzia kradnie, czy pobił żonę, czy jechał pod wpływem alkoholu, to nie może być wydalony z zawodu. Panie pośle, no jakoś panowie posłowie nie są wydalani, jeżeli biją żony, jeżeli są przyłapani pijani na korytarzach sejmowych i tak dalej. No stosujmy jakieś równe ramy. Ja rozumiem, że państwu bardzo pasuje ta sytuacja równych i równiejszych, orwellowska, ale nie idźmy tak daleko. Mnie akurat w taki róg mnie pani nie zapędzi, dlatego że akurat ja jestem zwolennikiem, że wszyscy powinni być równi wobec prawa. I zresztą tak jest. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ktokolwiek w sposób był traktowany lepiej. Nie, no panie pośle, bo naprawdę za chwilę widzowie nie wytrzymają. Jeden poseł się wygłupił i moim zdaniem powinien oddać mandat. Już dawno o tym mówiłem. No dobrze, ale pani Emilewicz, pani Pawłowicz, pan Czarnek i mogę tak wymieniać. Naprawdę pan mi chce powiedzieć, że politycy koalicji rządzącej są równi innym polskim obywatelom? No panie ministrze, bądźmy poważni, bardzo panu proszę. A akurat trochę pani zmanipulowała te osoby, które tutaj wymieniła. No ja uważam, ja dałem pani przykład polityka, który według mnie, nie tylko według mnie, ale po prostu postąpił nieetycznie, pewnie złamał prawo i uważam, że powinien zrzec się mandatu. To jest poseł Giżyński, już o tym wielokrotnie mówiłem. Mm-hmm. No dobrze, ale a dlaczego na przykład pani Emilewicz miałaby się nie zrzec mandatu? No sama omijała prawo, które państwo tworzą. Znaczy już większego absurdu po prostu być nie może pani ministrze.
ministrze. W związku z tym... Pani redaktor, dobrze, ale ja nie chciałam wracać do tego wątku. Z całym szacunkiem, czy naprawdę... Ja nie jestem niczyim adwokatem. Uważam, jasne, że każdy, kto łamie prawo, nie przestrzega tego typu reguł, powinien się zastanowić, czy powinien być w polityce. Koniec, kropka. Ja nie jestem w polityce dlatego, żeby słuchać zasad funkcjonowania partyjnych i tak dalej. Jestem dlatego, że mam pewne zobowiązanie. Dla mnie etyka, wartości, program jest najistotniejszy. Dlatego jestem w ugrupowaniu Solidarna Polska. My uważamy, że podwójne standardy to jest coś, co nie powinno funkcjonować. Dlatego to mamy w swoim programie. No dobrze, tylko jak widać, chyba na razie niezbyt skutecznie ta polityka jest prowadzona, bo no, te podwójne standardy funkcjonują, panie ministrze, więc być może no, Solidarna Polska nie ma takiego przełożenia na funkcjonowanie i prowadzenie polityki przez koalicję, jakby się mogło wydawać. No, nie widzę tutaj w tej chwili żadnego przykładu takiego konkretnego łamania prawa, gdzie ktoś jest niepociągany do odpowiedzialności. No, mówimy o czymś, co może być dyskusyjne i jest takie łatwe do oceny, ale nie chciałbym wchodzić, bo ja też nie jestem adwokatem, ja odpowiadam za siebie, za swoje grupowanie. Dobrze, panie ministrze, bo czas nam się kończy, a jeszcze jedną rzecz chciałam pana zapytać. Czy pan tak z ręką na sercu jest spokojny o większość rządzącą i o stabilność Koalicji Zjednoczonej Prawicy? Oczywiście o nieporozumienie w porozumieniu nie będę pana teraz szczegółowo pytać, no ale no, widać, jest tutaj bardzo napięta sytuacja między panem premierem a Zbigniewem Ziobrą, jest bardzo napięta sytuacja w samym porozumieniu, a co za tym idzie między Gowinem a Prawem i Sprawiedliwością. Dzisiaj PiS będzie w ogóle rozmawiał o tym, co się dzieje w porozumieniu. No, nie wygląda to na dobrze dobrany i dobrze działający związek. No, tak jak pani powiedziała, w związkach zdarzają się chwile trudne. Należy je przetrwać. No, ale u was jest permanentny kryzys, panie ministrze. To nie jest chwilowy kryzys, tylko permanentny kryzys. To w takiej sytuacji ludzie się powinni rozstać, tak, żeby dostać powietrza trochę więcej. Tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. No, w tym wypadku oczywiście liczba jest większa, ale no, trzymam kciuki za to, żeby to nieporozumienie stało się porozumieniem. Ja dzisiaj słuchałem rano pana ministra Ziobro i dostał pytanie, jeżeli bym miał wskazać, kto jest dzisiaj prezesem porozumienia, no to przekazałby numer telefonu do Jarosława Gowina, do pana premiera. W polityce liczy się siła, pragmatyzm, no i niestety to jest coś, co buduje oczywiście struktury, jeżeli chodzi o większość. Ale pamiętajmy, że dla nas najważniejsze jest realizacja programu, wartości i żeby dalej iść i skutecznie reformować Polskę, no jednak ta arytmetyka sejmowa jest niezbędna. Ale ja zadałam panu bardzo konkretne pytanie. Muszę przerwać, przepraszam, ale zawsze tak robię, jeżeli polityk nie odpowiada na moje pytanie, więc powtórzę je raz jeszcze. Panie ministrze, czy pan jest spokojny o to, że ta koalicja dotrwa do końca kadencji, że porozumienie, a przynajmniej gowinowcy z tego rządu nie wyjdą i że państwo mimo problemów i mimo zakrętów wyjdą na prostą i ta koalicja jest niezagrożona, tak szczerze? Patrząc na skalę eskalacji napięcia, tą wymianę też personalnego konfliktu, który obserwuję w mediach, to spokojny nie jestem, ale mam nadzieję, że na koniec tego nieporozumienia, czy tej kłótni małżeńskiej, czy jakiejś innej, no jednak dojdzie tutaj do porozumienia i nie będzie żadnego wniosku o rozwód. A gdyby się pojawił, panie ministrze, to jeszcze ostatnia rzecz właśnie w kontekście tego, o czym mówią politycy i w kontekście tego, że mówią, że pewnie Jarosław Kaczyński pluje sobie w brodę, przepraszam za potoczność, kiedy sobie przypomni, jak wielu z panów i pań pozwolił wejść na listy wyborcze i że tym razem Solidarna Polska nie mogłaby liczyć w kolejnych wyborach na takie wsparcie ze strony Jarosława Kaczyńskiego i PiSu. To jest element taki cały czas dyskusji, przytyków, być może zazdrości niektórych środowisk. Solidarna Polska odniosła bardzo dobre wyniki na listach Prawa i Sprawiedliwości. Statystyka, arytmetyka pokazuje w głosowaniach, że jesteśmy lojalnym koalicjantem. Ale Solidarna Polska nie da sobie rady bez PiSu, panie ministrze, no wiemy o tym doskonale. Pani redaktor, są sondaże, które pokazują różnie, ale oczywiście dzisiaj nie rozmawiamy o tym, o wyborach, rozmawiamy o rządzeniu. Całkiem niedawno mieliśmy przecież wybory, wyborcy podjęli decyzję. To będziemy kontynuować przy okazji następnego spotkania. Bardzo dziękuję. Jacek Ozdoba, wiceminister środowiska i klimatu, Solidarna Polska. Pozdrawiamy, do zobaczenia. Dziękuję, miłego dnia. Dziękuję. I Sprawiedliwość, to tak wspomniałam w trakcie rozmowy z panem ministrem Jackiem Ozdobą, ma rozmawiać właśnie na temat sytuacji w porozumieniu Jarosława Gowina. Sytuacja jest bardzo napięta, to delikatnie mówiąc. Emocje każdego dnia ogromne. Wczoraj został złożony pozew do sądu przez Adama Bielana właśnie w sprawie tego, kto stoi na czele porozumienia Jarosława Gowina. Czy to jest Jarosław Gowin, czy może Adam Bielan? No, sytuacja kuriozalna. Niektórzy mówią, że to już jest nawet kabaret, inni mówią o grotesce.
Państwu zostawiam ocenę. Mają Państwo na to chwilę, bo teraz już raport z anteny i informacje, które zebrała specjalnie dla Państwa Marta Kiermasz. Nie będzie żadnego rozporządzenia w sprawie maseczek, przynajmniej dziś. Wiceminister zdrowia dementuje medialne doniesienia. Ranne dzieci wciąż są w szpitalu, to po tragicznym wypadku na obwodnicy Opola. Jego misja potrwa aż 10 lat. Marsjański łazik od wczoraj jest na czerwonej planecie. Posłuchajcie, jak będzie pracować. Wiceminister zdrowia dementuje, nie ma żadnej decyzji o wprowadzeniu nakazu noszenia maseczek chirurgicznych. Takie plany zapowiedział profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw pandemii. Waldemar Kraska w rozmowie z nami zaprzecza. Takiego rozporządzenia nie ma, jest na razie tylko dyskusja. Pracujemy nad tym, gdy dyskutujemy. Z tego co wiem, będą takie jeszcze dyskusje prowadzone także dzisiaj. W tej chwili takiej decyzji nie ma. Jeśli taki nakaz miałby się w ogóle pojawić, to tylko w niektórych miejscach. Te miejsca, które jesteśmy stłoczeni, czyli właśnie środki komunikacji publicznej, pociągi, autobusy, także myślę samoloty, czy też pomieszczenia zamknięte, czyli może także sklepy. No ale to jest wszystko rozważane. Wiceminister zaprzeczył też, by ozdrowieńcy byli szczepieni później od pozostałych grup. Takie doniesienia również się pojawiły. 7 osób wciąż w szpitalu, wśród nich dzieci. Ich obrażenia na szczęście nie są groźne. To po wczorajszym wieczornym wypadku na obwodnicy Opola. Samochód osobowy zderzył się tam z busem i stanął w płomieniach. Zginął kierowca osobówki, mówi nam Agnieszka Nierychła z opolskiej policji. W tej chwili trwają czynności, które mają na celu potwierdzenie tożsamości kierującego. 7 osób z busa zostało przewiezionych do szpitala na diagnostykę, natomiast na szczęście ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Przyczyny wypadku wciąż są ustalane, ale wstępne wnioski już się pojawiły. Osobówką zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu i w wyniku tego właśnie doszło do zderzenia busem. W busie podróżowała dziecięca drużyna sportowa z Brzegu na Opolszczyźnie. Łącznie w wypadku brało udział 15 osób. A na drogach trzeba dziś wyjątkowo uważać. Jest ślisko i niebezpiecznie. Wszystko przez marznące opady. IMGW wydało alertę dla połowy Polski. Te opady utrzymają się do wieczora, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu. Wydane są ostrzeżenia dla północnej, wschodniej oraz południowej części naszego kraju przed marznącymi opadami deszczu. Uwaga dla kierowców, muszą dostosować swoją prędkość do warunków, które właśnie panują na drodze. Niebezpiecznie też w górach. W Tatrach obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Prawie 3000 pustych faktur, łącznie na kwotę 37 milionów złotych. Takie fikcyjne dokumenty wystawiali zatrzymani przez CBA przestępcy. Wpadło łącznie 5 osób z Warszawy, Gdańska, Białegostoku i Sieradza. 3 z nich trafiły do aresztu. Wobec pozostałej dwójki zastosowano dozór policyjny. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Się mówi. Wylądował w najlepszym możliwym miejscu, tak o łaziku NASA mówią eksperci. Od wczorajszego wieczora maszyna jest już na Marsie. Wylądowała zgodnie z planem w kraterze, w którym dawniej mogła płynąć rzeka. Misja łazika potrwa 10 lat. Na co dzień ma poruszać się powoli i ostrożnie, pokonując zaledwie 100 metrów, mówi inżynier NASA Artur Chmielewski. Będziemy robić wszystkie testy w tych skałach, które są właśnie w tym miejscu, gdzie było dużo wody. Było na pewno jezioro. Były te skały, które mogły pomóc spowodowaniu powstania życia. Będzie robił mikroskopijne zdjęcia, żeby zobaczyć, czy są jakieś ślady tych bakterii. Budowa łazika kosztowała w sumie 2,5 miliarda dolarów. To był raport z anteny i Marta Kiermasz. Martę pozdrawiamy bardzo ciepło, ściskamy i życzymy dobrego weekendu. Raport z anteny wraca do Państwa o godzinie 9 w poniedziałek w ramach Super Raportu Rzecz Jasna. A teraz w ramach Super Raportu Rzecz Jasna. Specjalnie dla Państwa Adam Feder i będzie dobrze. Od Cybuta do prezydenta Nigerii. Taki scenariusz zamierza wprowadzić w życie John Godson, znany, lubiany i poważany poseł Platformy Obywatelskiej, Polski Razem, Jarosława Gowina i PSL-u, a wcześniej to on chciał nawet do PiS-u, tylko go nie przyjęli. Godson ubiegał się już o urząd prezydenta, tyle że Łodzi, dzięki temu znany jest teraz w centralnej Polsce jako Janek Pucybut, bo w kampanii pucował łodzianom buty. Teraz będzie kandydować na urząd prezydenta Nigerii w wyborach w 2023 roku. Gdzie był Janek, kiedy go nie było? No, wyjechał kilka lat temu do tej Nigerii, zamienił salę plenarną na wiejskiej na chlewnie, poświęcił się hodowli kóz, kurczaków i świń. Prosiaki mają swój pierwszy kontakt ze mną.
pierwsza grupa prosiaków zostały odłączone od maciory. Wyglądają, jakby się cieszyli, tak relacjonował. Po latach starań Godson został wyróżniony statuetką najlepszego hodowcy zwierząt w całym stanie. Ale to za mało, jego ambicje sięgają dalej, wyżej. Już teraz sam siebie przedstawia tak. Misjonarz, były poseł na Sejm Rzeczypospolitej, inwestor, rancher, rolnik, mentor, autor, wódz, mąż, ojciec i dziadek. Trochę się tego nazbierało, teraz chcę jeszcze dorzucić do tego funkcję prezydenta Nigerii, największej potęgi gospodarczej Afryki. Widać, że Godson tęskni, że Polskę cały czas ma w sercu i miłych wspomnieniach, cały czas komentuje polskie sprawy. A to wyślę Polakom życzenia świąteczne, zapozuje przy choince. Kiedy w Polsce spadł śnieg, to Godson zareagował takim oto filmikiem. Nie mamy śnieg, ale mamy błota, napisał. Więc taka tylko na koniec dygresja, że jeżeli już jakiś polski polityk wybitny ma się ubiegać o fotel prezydenta Nigerii, to niech to będzie Godson, a nie Duda. Bo Andrzej Duda to zmarniałby nam tam usechł z nudów i tęsknoty za śniegiem, więc akurat on to się w ogóle na prezydenta Nigerii nie nadaje. To był Adam Feder, jego będzie dobrze. Bardzo dziękujemy. Adam zapewne wróci do Państwa w poniedziałek w super raporcie Rzecz Jasna. Bardzo Państwu dziękujemy, że są z nami tak licznie w tym tygodniu. Za mnóstwo komentarzy także dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkich naszych widzów stałych i tych nowych, bo tych nowych też zauważam na czacie, przynajmniej na YouTubie coraz więcej. Strasznie Państwo narzekają, że wszyscy politycy nie mają nic do powiedzenia. No ja bym chciała, żeby to się zmieniło, ale to od Państwa zależy, kogo wybieracie do Sejmu i to tak naprawdę jest nasza rola, żeby wybrać takich, którzy wiedzą, co mówią. I tu jasna sprawa i oczywista, że nie mówimy tylko o partii rządzącej, ale o wszystkich w ogóle, od prawa do lewa. Także analizować, drodzy Państwo, słuchać, oglądać super raport. Miejmy nadzieję, że trochę uda nam się Państwu pomóc w kolejnych wyborach, a kolejne wybory za 3 lata, oczywiście, jeżeli nic się nie zmieni, dlatego że przypomnę, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość będzie rozmawiało na temat sytuacji w innej partii, w partii koalicyjnej, w porozumieniu Jarosława Gowina, tudzież Adama Bielana. Bardzo skomplikowany moment w tej chwili nastąpił. Koalicja Zjednoczonej Prawicy na zakręcie, tak to przynajmniej wygląda i rzeczywiście nasz gość dzisiaj nawet wspomniał o tym, że nie jest spokojny o przyszłość koalicji rządzącej. Takie słowa padają coraz częściej, a nie padały do tej pory tak często, niemal wcale. Więc tym bardziej proszę Państwa i życzę Państwu, żeby mieli te 2 dni teraz weekendu na odpoczynek i złapanie takiego dystansu do tego, co dzieje się w polskiej polityce. Odpocznijcie i wracajcie do nas w poniedziałek, 8.57. Meldujemy się z super raportem Rzecz Jasna, ale dzisiaj to ten dzień, piątek, piąteczek, piątunio. Nie wyłączać się proszę, dlatego że pałeczka przejmuje Monika Tumińska, Gwiazdy bez maski. Dziś maskę zrzucać będzie Natasza Urbańska. Dzień dobry Paniom. Dzień dobry. Dzień dobry. Już za chwilę ta rozmowa Moniki z Nataszą, a ja Państwu bardzo dziękuję. Żegnam się już, Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Super Raportu. Kłaniamy się bardzo, bardzo nisko, spokojnego, dobrego, zdrowego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek. Teraz już Gwiazdy bez maski. Witam serdecznie, nazywam się Monika Tumińska i zapraszam na najnowszy odcinek programu Gwiazdy bez maski. Państwa i moim gościem jest kobieta wielu talentów, Natasza Urbańska. Dzień dobry. Witam cię serdecznie, Nataszo. W ogóle jestem zachwycona twoją metamorfozą, jaka grzywka, w ogóle zmiana wizerunku. No tak, rzeczywiście to się wszystko wydarzyło przy okazji
tworzenia mojego nowego materiału. Ja już byłam tak na finiszu płyty, kiedy tak naprawdę muzycznie, stylistycznie to jest tak duży, ostry zakręt dla mnie, bo to, do czego ja przyzwyczaiłam moją widownię, to jest jednak no, duża, duża zmiana również dla mnie. I stąd też gdzieś w środku we mnie narodziło się, wiesz, mówię, nie no, to jest konsekwencja, tak, żywka, ta zmiana jakby wizerunku jest konsekwencją, ale też takim mocnym jakby taką nazwą, taką idzie nowe. No właśnie, zazwyczaj tak to jest, nie? Że jak kobieta zmienia wizerunek, to oznacza, że idzie nowe. Albo na przykład zostawia starego faceta, kończy znajomość i, że tak powiem, musi się odświeżyć, nabrać pewności tak. siebie, albo w twoim Włosy przypadku... to jest taki pierwszy moment i taki najłatwiejszy taki sposób na to, żeby się tak pozbyć tej może starej energii, ale tak, ale to mi odświeżyło, to mi dało takiego w ogóle, wiesz, fajnego powera. I to jest bardzo, bardzo jakby spójne też z moją muzyką, bo to głównie o to chodzi. Wizerunek ma się uzupełniać i on się fajnie bardzo jakby tutaj sprawdził, jeżeli chodzi o tego bluesa, którego współtworzę razem z Sampler Orchestra. Ale powiedz mi, bo ty śpiewałaś swing, rock, jakby czego ja nie śpiewałam. Musicalowe, a tu jest zupełnie coś nowego, czyli tak. nowy wizerunek, nowa muzyka, nowa Natasza. Pod koniec ubiegłego roku wyszedł twój pierwszy singiel Nieuchronny. Teraz kolejny kawałek Ile. W ogóle skąd pomysł na taką ciebie? Bo to jest taki trochę blues. No trochę, to jest bardzo blues, tak, rzeczywiście jakby włożony w takie zupełnie nowoczesne ramy. Ale nie taki klasyczny. Dzięki moim producentom. Ja się bardzo cieszę, że trafiłam na ludzi, którzy tak na początku też na mnie patrzyli, wiesz, Natasza, ale ty jesteś z innego świata. Ja mówię, no dobrze, ale... dacie mi szansę, spróbujemy coś zrobić. I się okazało, że wrażliwość mamy bardzo podobną i te same dźwięki lubimy, więc otworzyli mi swój świat, zaprosili mnie do niego i to jest wspaniałe, że ja otworzyłam się jako kompozytor, jako autor tekstów. To jest wspaniałe. Ja też robiłam takie, wiesz, nieśmiałe pierwsze kroki przy mojej pierwszej płycie, którą wydałam 6 lat temu. Tak. No ale umówmy się, rolowanie to jest na przykład ten kawałek, o którym było najgłośniej. Tak. No jest zupełnie inny. Tak, ja to było, wiesz, poszukiwanie. Tak naprawdę każda piosenka na tamtej płycie była troszkę z innej bajki. Ja też szukałam jakiegoś swojego gatunku, jakiegoś takiego swojego, wiesz, charakteru. I cieszę się, że wykonałam taką pracę, bo do tej pory jako artystka musicalowa, tak jak mówisz, no śpiewałam różne gatunki, bo teatr mi też dawał taką szansę rozwijania się i to było, to jest to doświadczenie, które ja gdzieś za sobą niosę. To jest 25 lat w teatrze muzycznym i świetne to jest, że jesteś wrzucony na głęboko wodę i musisz sobie poradzić. I to jest bardzo różna stylistyka i to jest wspaniałe, bo to mi daje taką teraz możliwość, już jaka dojrzała i troszkę chyba bardziej już taka, wiesz, świadoma artystka, którędy ja chcę iść. Ja już wiem, którędy chcę iść i jakby ten blues też we mnie sprawił, że ja poszukuję ciągle czegoś nowego, że się nie boję próbować. I to jest, no to jest inne, to jest nowe, ale bardzo się cieszę na te dźwięki, bo to będzie, wiesz, taki współczesny, mocny blues. Ale właśnie powiedziałaś, dojrzała Natasza. Tak. Da się to wyczuć, bo tamta płyta była taka młodzieżowa bardzo, prawda? No, pierwsze kroki. Ja też jeszcze nie byłam, wiesz, chyba świadoma. Próbowałam sobie, wiesz, też się otwierałam i też nie do końca decydowałam, bo to mi się podoba, to mi się chce to złapać, a to też jest fajne i tego nie wypuszczę. No inne, ale fajne. No wiesz, no to był takie pierwsze, tak jak mówię, moje kroki. Ale fajnie, fajnie, bo to wszystko musiało się chyba wydarzyć. Ja też przez wiele lat szukałam producentów, z którymi chciałabym stworzyć moją drugą płytę. Już bardziej dojrzałą, bo ja już wiedziałam, czego ja chcę. Ja nie chciałam już być wkładana w jakieś stylistyki. Ja chciałam sama zadecydować o tym, jaka będzie Natasza. Ale musiałam do tego chyba dojrzeć i dorosnąć. Poprzednią płytę też robiłaś ze swoim mężem. Poprzednią płytę nie, nie. No piosenkę ja robiłam tam bardziej... razem z Janem Smoczyńskim. Tak, ale miał też Janusz swój wkład, jeżeli Janusz... chodzi o teledysk na przykład. Tak, tak. Tutaj A tutaj rzeczywiście... jest po prostu jesteś tylko ty z
nową ekipą, nową energią, nowymi ludźmi. Tak, i to jest wspaniałe, ale zawsze mogę liczyć na zdanie, na opinię mojego męża. I rzeczywiście, no, mąż by mi uchylił nieba, gdyby tylko mógł. I to robi. Rzeczywiście, no, trafiłam na cudownego człowieka, który rzeczywiście wspiera mnie na każdym kroku, czego bym nie robiła. I widzę, że no, jest dumny. I to jest piękne, bo to mi serce rośnie, kiedy wiem, że wiesz, że jest taka dobra moja połóweczka, która mnie wspiera i zawsze mogę na niego liczyć. A artystycznie jest po prostu, no, zachwycający, bo jak do tej pory chyba takie artystyczne przedsięwzięcia, w których ja brałam udział, no to najlepsze to były z Januszem Józefowiczem. No, spektakl Polita, który gramy, no, nieprzerwanie, teraz pandemia nas wszystkich zamroziła, ale rzeczywiście, no, niesamowity zupełnie. Pierwszy musical w technologii 3D i dedykowany dla mnie, no to było jak spełnienie marzeń. I wiesz, że ja mogę się uczyć od największych mistrzów. To jest piękne, że można trafić na ludzi, wiesz, w tym zawodzie, którzy wiedzą, o co chodzi, z mocnym kręgosłupem i wymagających. To nie jest tak, że już nauczyłaś się czegoś i to już jest pozamiatane. Już no jest tak, zrobione. Ty wiele razy mówiłaś w wywiadach, że ty w ogóle miałaś najciężej chyba ze wszystkich osób w teatrze. Najwięcej od ciebie wymagał. Ale to jest świetne. Ja jestem mu bardzo wdzięczna za to, że właśnie więcej ode mnie wymagał, bo to więcej ode mnie musiało, jakby też mnie to kosztowało więcej i tym samym też się więcej uczyłam. Bo ciągle wydawało mi się, że jeszcze jest stopienie. Cały czas tak myślę o moim zawodzie. Tu nigdy nie ma, że już jesteś zrobiona, już jest wszystko gotowe. Tu cały czas pracujesz, bo to nie jest szklany ekran, gdzie jest, zarejestrowaliśmy, mamy najlepszy dubel. Ten najlepszy dubel jest zawsze przed tobą. Tak jak wspomniałaś, była przerwa, jeżeli chodzi o teatr. Niestety, no, wszystkie teatry były zamknięte. Tak. To chyba właśnie był dla ciebie dobry moment, żeby pracować nad tą płytą. Właśnie na przekór, no, właśnie temu trudnemu czasu, bo tak naprawdę, no, zostaliśmy zamknięci w domach, bez żadnych perspektyw, bez w ogóle, no wiesz, każdy miał jakieś plany, jakieś były koncerty, wszystko hop, stanęło, nie ma nic. I wiesz, no, można się po prostu załamać. A ja z drugiej strony sobie pomyślałam, trzeba wykorzystać ten czas. To nie jest czas na załamywanie się, tylko na mobilizację. Więc ja się, wiesz, mobilizowałam wewnętrznie. Jeszcze też jakby zespół ludzi, którzy ze mną współpracuje. To nie jest tak, że to jest Natasza, to są moi producenci, to jest moja menadżer, to są ludzie, którzy zawsze mi towarzyszą, którzy mnie wspierają. To jest piękne. I też dzięki nim, dzięki tej energii, którą sobie dajemy, ja mogłam właśnie zrealizować dwa klipy. Już kolejny przed nami, bo w marcu planujemy premierę kolejnego. To się wydaje, że to, wiesz, pojedyncza piosenka, ale tak naprawdę ile to jest pracy nas wszystkich. No, materiał już jest prawie zamknięty. Nie powiem ci, kiedy będzie premiera. No, wiesz, mogę ci powiedzieć, proszę państwa, próbowałam podpytać tutaj, zanim weszłyśmy na wizję, ale no, to jeszcze nie jest znane. Jesień, ale ja tak planowałam, że to będzie jesień już tego zeszłego roku, bo nagle, wiesz, pach, przecież za chwilkę będzie rok, jak jesteśmy, wiesz, no, zamrożeni. Ale ty jesteś znana z tego, że jesteś perfekcjonistką, więc masz czas, żeby jeszcze ją dopieścić. Tak, tak, tak. No to, no, nie wyobrażam sobie inaczej. I to jest świetne, że jest ten darowany czas i ja rzeczywiście tam przyjeżdżam do studia i no, kończymy dwie piosenki, ale już mamy zamknięty ten materiał i to jest a to tak, nie jest tak, że te piosenki były już nagrane dawno temu, a teraz po prostu do nich wracasz tak, jak lubisz? Dokładnie. No, dokładnie. A to jest tak, że ty musisz się przekonać, posłuchać je jeszcze raz i powiedzieć, tak, teraz jestem gotowa, stwierdzam, że to jest dobre. I dokładnie tak to jest, bo znaczy cały czas bym tam coś chciała pewnie zmieniać. Niektóre już zamknięte, rzeczywiście już nie chcę już się wtrącać, bo nie wolno. Ale taka przerwa, że ja na przykład nie słucham tego przez 2 miesiące. No, komu by się to mogło przydarzyć? Przecież cały czas jest to tempo, nie ma czasu na 2 miesiące teraz, żeby sobie przeczekać i odsłuchać. A teraz właśnie, no, pojawił się siłą rzeczy ten czas i to jest świetne. I ja z tego korzystam, optymistycznie zupełnie patrzę na to wszystko, że to musi się skończyć, a ja mam ten darowany czas, kiedy to, czego może bym nie zdążyła zrobić, mogę zrobić jeszcze teraz. Także, a propos czasu, teraz ten czas musisz też jakby znowu poświęcić na teatr, no bo teatry zostały otwarte. Zobaczymy, 50% no jak długo. Publiczności. No właśnie, mam nadzieję, że długo. Tak. Powiedz... Jaki był dla was ten czas tej pandemii? Bo wy z Januszem jakby nie poddaliście się, byliście aktywni online, tak samo jakby jubileusz, 30-lecie Metra, też odbyło się przez internet. Jutro i pojutrze jest retransmisja, bo wszystkie bilety, cała pula została wyprzedana. Nawet się nie spodziewaliśmy, że będzie takie zainteresowanie. To jest wspaniałe. Także... Ludzie są głodni po prostu.
Tak, my wczoraj zagraliśmy dla 50% widowni. Słuchaj, jakie to dla nas było szczęście słyszeć reakcję publiczności, bo do tej pory oczywiście no, staraliśmy się zachować ten kontakt. Na początku tej pandemii to były teledyski, nieśmiało próbowaliśmy jakby no, tą energię też wysyłać i gdzieś się łączyć między sobą, mimo że każdy ze swojego domu, ale jednak utrzymać z tym naszym widzem i między sobą też jakiś kontakt. A teraz rzeczywiście, no dzięki technologii fantastycznie zupełnie rozwiniętej, postawiliśmy na streamingi online i rzeczywiście graliśmy na żywo koncerty prosto z teatru i to się fantastycznie sprawdziło. Tylko umówmy się, grając na... No wiem. Nie na żywo, no nie zarobisz tyle samo, co jak zaprosisz jakby widza do teatru, to zapłaci nawet, za bilet. To już nawet nie jest kwestia zarabiania. To jest, wiesz co, dla nas to była taka radość, że możemy wejść na scenę, założyć kostium i zagrać, zaśpiewać, mimo że no nie było tego widza, bo i wiesz, ja takie miałam zawsze mam przyzwyczajenie w teatrze, że sobie, wiesz, zawsze przed moim wyjściem zaglądam przez, tak z boczku, za kurtynę, żeby sobie popatrzeć, złapać tą energię widowni. To jest takie dla mnie budujące, adrenalina wtedy się pojawia i tak już, wiesz, przebieram nóżkami, zaraz ja wychodzę. I tu, wiesz, pierwszy spektakl, streaming, online, kamery, ramię, w ogóle, wiesz, zamieszanie, wiesz, wszyscy, o Boże, jak to będzie, a ja z przyzwyczajenia zobaczę, jak widownia, i tak, o Jezus, gdzie ja zaglądam, nikogo nie ma. I to było takie, i ta cisza, wiesz, no to było dla nas wszystkich nowe, bardzo trudne, ale jednak też się nie poddaliśmy. No teatr też, no, wymagał jakiegoś takiego, wiesz, przemeblowania i wymyślenia sobie takiej nowej rzeczywistości. Mam nadzieję, że no wrócimy. Ten wczorajszy spektakl dał nam taką nadzieję, bo rzeczywiście i widownia była po prostu do zjedzenia. Oni byli cudowni i to się tak grało. W ogóle, wiesz, jest jakaś podwójna energia. Też nie tylko oni, ale ty byłaś głodna na tego wejścia na scenę. Żebyś wiedziała, naprawdę. To już za długo wszystko trwa. No już wszyscy po prostu marzymy o tym, bo no, teatr jest stworzony do tego kontaktu. To jest ta energia, to jest ta magia między nami a widzem, między muzykami a nami na scenie. To jest niepowtarzalne, tego nie da się w ogóle wytłumaczyć i oby to wszystko wróciło. Natasza, rozmawiamy teraz na temat tego jubileuszu. Tak. Ale w tym roku też wyjątkowy jubileusz, chodzi mi o 13. rocznicę ślubu z twoim mężem. Powiedz mi, ja tak przeglądałam sobie wszystkie artykuły, ostatni wywiad w Vivie. Patrząc na was, wy stworzycie taki idealny obrazek. Naprawdę to wasze małżeństwo jest takie idealne? Taki idealny obrazek, no to dobrze. Nie, słuchaj, no... W show biznesie, jeszcze patrząc na to, że wy nie dość, że żyjecie ze sobą, to praktycznie tak. No, cały czas pracujecie, jesteście ze sobą 24 godziny na dobę. Często jest tak, że jak ludzie razem pracują, no to przenoszą te emocje z pracy do domu. Jak wy sobie z tym radzicie? My się cały czas tego uczymy. Mogłoby się wydawać, że to już jest załatwione, że już zostawiamy sprawy w teatrze, a teraz jesteśmy w domu. To się do końca też nie udaje, ale pracujemy nad tym. Zresztą małżeństwo jest taką pracą, cały czas nad sobą. To jest, wiesz, no, na zasadzie luzowania sobie, wychodzenia, odpuszczania. Chyba dobraliśmy się też charakterologicznie z Januszem, że kiedy on jest w furii, ja się go uspokajam. Kiedy ja się denerwuję, mówię, Natasza, no nie masz na to wpływu. Daj spokój. To jest wspaniałe. Przez te lata wypracowaliśmy też sobie, wiesz, takie nasze miejsca. To nie jest tak, że nie jesteśmy na siebie skazani. My pracujemy, Janusz swoje robi projekty, ja tworzę swoją płytę, ale jednak spotykamy się w tym domu i potrzebujemy siebie i się wspieramy. I to jest piękne, tam nie ma rywalizacji. Po prostu jest miłość i jeśli starczy tej miłości, to będziemy do końca życia ze sobą, wiesz, jak w ogień. I to jest piękne, ale że często mogłam trafić na takiego człowieka. Po wielu latach wygasa, a jak zrobić, żeby jeszcze, wiesz, żeby się tliła? No, to my już tam dbamy o to. No myślałam, że coś zdradzisz więcej. To poczekaj, o tej godzinie będę się opowiadać o takich rzeczach. No dobrze, bo zaraz nam się bo rozpali. Się zawstydziłam. Ty się zawstydzisz, a nasza publiczność, wiesz, się rozpali, szczególnie ta męska. Powiem ci, że jak powiedziałam panom tutaj, że cię zapraszam, no to było, wiesz, wielkie podekscytowanie, że taka piękna artystka się tutaj pojawi, więc wiesz. Janusz nie jest zazdrosny w ogóle, jak cię tak mężczyźni podrywają, adorują? Słuchaj, no jest mężczyzną i myślę, że to jest chyba fajne, jak jest zazdrosny. No troszeczkę chyba powinno być tej zazdrości w każdym związku. Nie, jest świetny.
No co, będę teraz opowiadać o Januszu. To może zaprosisz Janusza opowiedzieć. A bardzo chętnie. W sumie żałuję, że teraz, wiesz, nie zaprosiłam jego i ciebie razem, bo byłoby... O, to by było ciekawe. To by byłoby ciekawe. No ale Natasza, dobrze, w takim razie odpuśćmy Janusza, dajmy mu spokój, skoro nie chcesz tak za dużo o nim mówić. Ale muszę ci powiedzieć, że wczoraj na Instagramie Gwiazdy Bez Maski poprosiłam jakby ludzi, żeby zadali ci pytania. I mam takie dwa, wybrałam. No, jejku. Mam Jesteś się bać? Ciekawa? No pewnie. To pierwsze. Czy chciałabyś jeszcze wystąpić w rozbieranej sesji? Żałujesz poprzedniej? O rany. Poprzednia sesja... To chyba ta męska część publiczności. Z Mateuszem Stankiewiczem. Zrobiliśmy dla Playboya i... W żadnym wypadku. To było w ogóle, wiesz, to była nasza taka współpraca ścisła, bo to była moja decyzja, jak ja chcę się rozebrać, na co ja chcę pokazać. To były przepiękne, artystyczne zdjęcia. One były piękne, one nie były wulgarne. O. I to był jakby główny zamysł tej sesji. I jestem bardzo dumna z tej sesji. To jest takie zatrzymanie też czasu dla mnie. Ja, że jak już będę taką starszą panią, sobie, wiesz, będę tego Playboya oglądała z rozrzewnieniem, łezka mi się uroni. Ojej, jakie to były fajne czasy. Także nie, ja w ogóle niczego nie żałuję. To są to wszystko, co gdzieś się dzieje po drodze, to są chyba takie smaczki i najciekawsze rzeczy. To gdzieś dążysz do tego celu, ale to, co się... Kogo spotykasz, czego się uczysz, jak wychodzisz z różnych, wiesz, zawirowań. To są dla mnie ciekawe rzeczy. Jacy ludzie wokół mnie, okazuje się, jakimi są, jak ja reaguję na różne sytuacje. To są chyba takie, wiesz, bo nigdy nie wiesz, na co trafisz, na kogo trafisz. Przez te lata też, wiesz, dużo takich, wydawałoby się, cudownych ludzi, którzy gdzieś mnie otaczali, nagle się rozpłynęło, bo coś nie poszło nie tak i oni zniknęli, wiesz. Ale to też mi dało taki sygnał, że ja sobie zobaczyłam, kto jest przy mnie, na dobre i na złe. To jest moja rodzina, to jest mój mąż, to jest moja córa, to jest moja menadżer. To są ci wszyscy ludzie, którzy dobrze mi życzą, bez względu na to, którzy cenią mnie jako człowieka, jako artystkę. I takimi ludźmi chcę się oceniać. Otaczać. Takimi ludźmi chcę się otaczać. Stąd też te wszystkie przygody po drodze. Ja niczego nie żałuję. To jest wszystko świetne, że to się wydarzyło. Tak miało być i szanuję to wszystko. Wiesz co, teraz żałuję, że tej gazety już nie ma w Polsce, bo mówisz, że czas się dla ciebie, że poczułabyś, jakby czas się dla ciebie zatrzymał. Ja patrzę na ciebie i mam wrażenie, że ten czas już dawno się zatrzymał i jakby u ciebie nie biegnie dalej. Spokojnie. Że jakby pojawiła się kolejna propozycja, to byś ją pewnie przyjęła. A czemu nie? Z dobrym fotografem rzeczywiście i z moją decyzją, jak to ma wyglądać. Jak najbardziej. I wiesz co, zauważyłam, że drugie pytanie się troszeczkę łączy z tym pierwszym i chodzi o to, ty lubisz swoje ciało, prawda? Lubisz się. Akceptuję, oczywiście. Jak inaczej mam żyć? Bo tutaj pewien też mężczyzna zapytał. Jedna rzecz, którą chciałabyś zmienić, poprawić w swoim ciele, jest taka? O rany. W ogóle nie myślę w kategoriach, ja już chyba wyrosłam w ogóle z myślenia, chcę coś w sobie poprawić. Cieszę się tym, co mam, dbam bardzo o kondycję, ale chyba najważniejsza jest moja kondycja psychiczna, bo jeżeli ja jestem szczęśliwa, ja się realizuję jako artystka, jako człowiek, jako matka, jako żona, to ja nie szukam problemu w moim ciele, bo to nie ma najmniejszego znaczenia, czy ja jestem troszkę grubsza, czy mam większe piersi, czy mam wielkie usta, czy... Boże kochany, jakie to ma znaczenie? Ja mam mieć szczęście w sercu, w głowie poukładane i wiedzieć, czego chcę. I też spełniać się na tych wszystkich jakby polach. I tam widzę szczęście. I wtedy, jeżeli to wszystko gdzieś sobie realizuję powolutku, małymi kroczkami, we własnym jakby zakresie, bo niezależnie też wydaję moją płytę, gram w teatrze, co jest piękne, ale tworzę i gram swoje koncerty, I jeżeli realizujesz się rzeczywiście, to nie myślisz o tym, ojejku, tam mam za troszkę za duży nos. Bzdura, więc... Ale musiałam też chyba do tego dojrzeć. No, jako nastolatka na pewno miałam mnóstwo znaków zapytania na własny temat i jak dojrzewasz, to ojej, bo ona jest taka szczupła, ja też bym taka chciała być. Ale potem już się jakby zupełnie, wiesz, no, nie myślisz o tym.
I akceptujesz siebie. Oczywiście akceptuję siebie w 100%. Mówisz o głowie, ale w twoim zawodzie, kiedy no, te wszystkie szpagaty, pozycje, które wykonujesz w teatrze. No. Nie wspominam słynnego szpagatu twojego. Mówię o scenie. Słuchaj, pracowałam na ten szpagat 10 lat. To była gimnastyka artystyczna. Już no nie wolno nie wykorzystać takich umiejętności. Do dzisiaj potrafię zrobić szpagat na każdą nogę. Dbam o siebie. Chcesz zaprezentować? Nie, no wiesz, no bez przesady, ale... Ale tak, ale to jest dla mnie bardzo ważne, żeby utrzymać też ciało w takiej kondycji. Odkryłam bardzo późno jogę, która też mi daje takie wzmocnienie, bo rzeczywiście z czasem, tak jak mówisz, że się czas zatrzymał, on się nie zatrzymał. Ja czuję, że rzeczywiście organizm mój wymaga ode mnie jeszcze większego nakładu pracy. Ja jeszcze więcej muszę nad sobą pracować, strasznie szybko mówię, żeby utrzymać jakby ten, wiesz, level, na którym byłam, kiedy przyszłam do teatru. Ja czuję po sobie, że jak ja nie będę ćwiczyła, jeżeli ja się rzeczywiście nie wezmę za siebie, to ja nie dam rady po prostu fizycznie w teatrze. No, patrząc na to, że coraz młodsze dziewczyny przychodzą do tego teatru i, tak. I też są piękne. Świetne, piękne, utalentowane, naprawdę wspieram je jak tylko mogę, bo takie talenty rzadko się zdarzają i tylko trzymam kciuki, wiesz, żeby przetrwały i żeby robiły dalej swoje, bo naprawdę no, wyjątkowe artystki. Natasza, jakie ty masz marzenia? Poza tym, że pewnie byś chciała, żeby ta płyta była super odebrana, a na pewno będzie, bo już widziałam, czytałam komentarze na YouTubie pod twoimi teledyskami, utworami. Nie ma tam za wiele hejtu. O, więc... Cudnie, to jest jak spełnienie marzeń. Wiesz, no, co bym sobie marzyła? No na pewno zdrówka dla mojej rodziny. I dla mnie, żebym miała siłę razem z moimi najbliższymi przetrwać ten trudny czas. No marzyłabym sobie wielkie koncerty, wiesz, na największych salach na całym świecie. A tak naprawdę chyba... Wielka kariera ci się marzy. Wielka kariera, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, kto na mnie czeka w domu, kto jest w domu. Moja córa, która wiesz, teraz dorasta, ma 13 lat, zaczynają się wiesz, wszystkie te nastoletnie sytuacje. Ja chcę z nią być, ja chcę, żeby ona miała z kim porozmawiać. Te priorytety chyba się też zmieniły. Oczywiście marzę o wielkiej karierze, ale marzę też o tym takim spokoju domowym i myślę o moich najbliższych. Oni są dla mnie najważniejsi. O tym też troszeczkę, jak była po prostu ta moja pierwsza piosenka, Nieuchronne, o tym, że tej bliskości między nami, która daje nam siłę, a nic nie jest w stanie zastąpić. Te social media, w które wszyscy wskoczyliśmy i jesteśmy też przymuszeni też tym czasem trudnym, żeby jednak no, uczestniczyć w tym mocno. I jako, no, ja jako artystka wydając, muszę mieć ten kontakt z moim widzem, ale też prywatnie po prostu się zapominamy i siedzimy cały czas w tych telefonach, bo wydaje nam się, że ten świat sztuczny, gdzieś wygenerowany, on jest ważniejszy niż nasze międzyludzkie relacje. I taki zatupany mocno ten czas, teraz jeszcze tym bardziej. Tak bym chciała troszeczkę odkopać to i wrócić do takiego normalnego po prostu, że siadamy przy obiedzie i jesteśmy ze sobą i nikt nie ma przy sobie telefonu. I przeglądamy, tak, wiesz, i rozmawiamy ze sobą, jesteśmy ze sobą, albo nawet milczymy ze sobą, jemy po prostu, nie patrząc, nie sprawdzając, kto co wrzucił. A tak jak mówisz, no, macie nastoletnią córkę, to jest chyba ciężkie, żeby wytłumaczyć takiemu dziecku, tym bardziej teraz, kiedy są nauczania z domu, tak online, tak, że strunę. Zostaw ten telefon, odłóż czas, nie wiem, jest dla rodziny. No, bardzo to jest trudne, bo ja widzę, jak ona od rana do południa ma te lekcje, więc siłą rzeczy siedzi w komputerze czy w telefonie, a potem chce po prostu sobie poczatować ze swoimi znajomymi, jak się nie może z nimi spotkać. I z drugiej strony no, byłabym okrutna, jakbym jej ten telefon zabierała, ale jednak w ciągu dnia mówię, dobra, Kalina, robimy sobie stop na parę godzin, weź sobie książkę, porysuj sobie, chodź sobie coś obejrzymy razem, chodź sobie pójdziemy na spacer. Także też próbuję jej organizować, żeby rzeczywiście ja sama się łapię na tym, że ja cały czas sprawdzam ten telefon. I co mi to daje, że ja tam sprawdziłam, wiesz, te najnowsze posty? Nic, ale też wpadłam troszkę jak śliwka w kompot i próbuję się też nie poddawać tej tendencji. I też
wiesz, no, napominam moich domowników, a Kalina mi znowu mówi, no co, menadżer znowu piszesz. Ja mówię, no Kalina, to jest mój zawód. Moja praca. Troszkę się tłumaczę, ale z drugiej strony sama widzę, że też mnie to wciągnęło. No, bronimy się jak możemy i no, dla mnie jednak też ten kontakt i ten czas spędzony z moją rodziną, no to jest najważniejsze. Córka wam dorasta. Myślisz, że pójdzie faktycznie w wasze ślady? Będzie artystką? Na razie buntuje się. Mówi, ja nie będę artystką. Mówię, dobra, spokojnie. Mama! Także śpiewa non-stop, więc jakoś ciężko mi sobie siłą wyobrazić. Siłą rzeczy, no, to są geny. Tego nie da się oszukać. Zobaczymy. No wiesz, jeżeli to będzie sprawiało przyjemność, jeżeli to będzie to, co ona sobie wybierze, a szukamy sobie, cały czas ona sobie, wiesz, szuka i nie naciskamy, to będzie jej wybór, ale oczywiście otwieramy jakieś możliwości rozwoju i zobaczymy, jak to pójdzie. No wiesz, nic bez ciśnienia, to ona musi sama... Ja przecież do teatru, gdzie? Jak ja trenowałam gimnastykę, miałam być mistrzynią świata w gimnastyce artystycznej i już nie myślałam jakby perspektywicznie, co potem. No bo co potem? No będę tą mistrzynią No więc zaczęłam jakby uczyć się języków, no filologia angielska. Mówię tak, może będę tłumaczem, a może, ale tak gdzieś z tyłu mówię, może po prostu wyjadę za granicę i tam będę robiła karierę. I to były takie, wiesz, nieśmiałe jakieś ruchy w prawo, w lewo. Mi nigdy nie było po drodze z teatrem. I nagle, wiesz, koleżanka poszła, mówi, chodź ze mną na casting. I ja tak przypadkiem, później mnie tata mówi, idź tam do tego teatru. Zobacz, jeszcze raz mają te castingi. I tak trochę przypadek, troszkę mój tata, a może przeznaczenie, wiesz, bo ja wcześniej, wiesz, no ja byłam sportowcem i teraz 26 rok w teatrze, wiesz, i zdarłam niejedną parę butów i zaczęłam jako tancerka, bardzo nieporadnie, ale to, wiesz, no lata i jestem tu, gdzie jestem i cały czas mam niedosyt i cały czas myślę, że wiesz, że jeszcze najlepsze przede mną, mam taką nadzieję. Chciałabym wrócić jeszcze do tego marzenia, bo 3 lata temu mówiłaś, że twoim marzeniem jeszcze jest to, żeby zostać po raz drugi mamą. Czy jakby te marzenia zostały odłożone, czy jak to wygląda? Czy to jeszcze jest w środku w tobie i czekasz na ten moment? Jest we mnie w środku i czekam na ten moment. Oj, to ja w takim razie trzymam za ciebie kciuki. I jeszcze na sam koniec, czytałam taką ploteczkę, że będziesz w Polsacie w jakimś serialu grała. To tak, prawda? Z Aleksandrą. No, miałaś już jakieś zdjęcia? Jeszcze nie, bo ja już mogę mówić. W marcu podobno wchodzimy. Okej, okay, no dobra. Czyli, drodzy Cieszę państwo, się na to spotkanie. Nie tylko nowa płyta, ale również będziecie mogli państwo oglądać Nataszę w Polsacie w nowym serialu, więc no, myślę, że nakarmisz głodnych. Ja mam nadzieję tylko na te fajne spotkania artystyczne i że to mnie tylko będzie rozwijało i wiesz, i poznam fajnych ludzi. Cieszę się na to. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Czekamy na twoją płytę. Drodzy państwo, ja również dziękuję, że byliście z nami i do zobaczenia za tydzień.